Dzień dobry. Słychać już nas. Mam nadzieję, że słychać. Niezmiernie cieszę się, że udało się Państwu wypełnić chyba prawie w 100%, bo widzę jedno krzesełko, pewnie ktoś zaraz jeszcze do nas dojdzie, puste, a oprócz tego to chyba cała sala jest pełna. Cieszymy się bardzo, że Państwo do nas przyszli, pomimo aury, która nie dodaje nam czasami energii w takich chwilach. Może trochę rzeźsze powietrze jest. Nie wiem, skąd Państwo nas oglądacie online, ale również serdecznie chcę przywitać Państwa. I zanim cokolwiek powiemy, to drodzy Państwo, przywitajmy naszego gościa, pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dziennikarz, pisarz, autor książek, ale też chyba mogę powiedzieć apologeta. Może pan powiedzieć. To tak mówię, apologeta. Drodzy Państwo, to nasze dzisiejsze spotkanie jest związane z książką, którą tutaj widzicie również przed nami. Książką pana Pawła Lisickiego, Luter, Czarna strona reformacji. Chociaż czytając ją, to ciśnie mi się na słowa rewolucji. I do tego też dojdziemy. Oczywiście mamy też tutaj książki nowsze pana Pawła, jak Wygnanie Melchizedeka. Jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę, to oczywiście na koniec zapraszamy, żeby podejść i takie książki będzie można nabyć. Drodzy Państwo, to nasze dzisiejsze spotkanie oczywiście jest, jak Państwu już powiedziałem na początku, transmitowane przez telewizję EWTN, której serdecznie dziękujemy za objęcie również patronatem naszego wydarzenia oraz za transmisję za pomocą kanału w mediach społecznościowych. Dziękujemy również Tygodnikowi do Rzeczy. To tutaj na ręce pana redaktora od razu powiem, za objęcie również patronatem medialnym naszego dzisiejszego wydarzenia. Luter to taka nie do końca przyjemna postać. Więc zanim w ogóle byśmy rozpoczęli naszą rozmowę, ja tu sobie trochę pytań do pana przygotowałem. Drodzy Państwo, jak Państwo będziecie mieli pytania, to pod koniec naszego spotkania również zachęcam do tego, żeby je zadać. Państwo, którzy oglądacie nas online, również do tego zachęcam. Panie Pawle, książka rozpoczyna się od tego, a właściwie można by przedstawić na samym początku Lutra. I od tego bym zaczął, czyli filozof, prawnik, znany jako Padlina Łajdak Lafirynda, bo tak można przetłumaczyć jego imię, które ja znalazłem tak dokładnie w pana książce informacje. To prawda, że takie negatywne również konotacje z tym nazwiskiem były związane, z tym Luder, ale potem się zmieniło to na Luter. Chodzi o to, żeby oczywiście nie ułatwiać sobie sprawy w opisie Marcina Lutra, odwołując się od razu tak bardzo negatywnych skojarzeń. Dlatego tylko tak retakuję. Taka mała dygresja. Podtytuł to jest Ciemna strona, nie czarna. Ciemna, a ja mówię czarna. Przepraszam. Tak, i nie reformacja, ale rewolucji, czyli jest dokładnie tak, jakby pan chciał. Już w podtytule sprawa została wyjaśniona. Ale wracając do Lutra. Tak, widzi pan. Pomyliłem tytuł, książkę przeczytałem, drodzy Państwo, i warta jest bardzo tego przeczytania. A ja zagroziłem, że będę odpytywał, więc... Tak, jak dzwoniłem do pana Pawła, to pan Paweł powiedział, że pytania będą, więc zanim Państwo, to pan Paweł się zapyta, czy na pewno przeczytałem. To nie jest postać, która może interesować taką osobę, która jest pochłonięta mszą trydencką, jest związana z miłosierdziem Jezusa, z patrzeniem w taki sposób bardzo pozytywny. Chociaż pan trochę tłumaczy na samym początku, to jednak chciałbym, żeby pan powiedział też naszym osobom, które są tu zebrane, skąd w ogóle wzięło się ta chęć napisania tej książki i dlaczego zajął się pan przeanalizowaniem nie tylko postaci, ale również, nazwijmy to, działań czy pism, które Luter tworzył. To może tak, zacznę od takiego drobiazgu, prawda, bo w tym pytaniu pojawiła się kwestia mszy trydenckiej, że to nie jest specjalnie interesujące dla osoby
Czy że postać Lutra nie jest interesująca dla kogoś, kto się zajmuje czy żyje mszą trydencką, no to nie jest prawdziwa teza, ponieważ Marcin Luter był pierwszą osobą w historii, czyli w dziejach zachodniego chrześcijaństwa, które tak naprawdę tę mszę trydencką najpierw zmieniła, potem zdekonstruowała i de facto zniszczyła. Te wszystkie, jeśli szukamy pierwszego punktu, kiedy doszło do odejścia od tradycyjnej liturgii, tej, która później była obecna w kościele katolickim po soborze w Trydencie, to ta msza za czasów Lutra była dokładnie taką samą mszą, jak ta msza, która była później po 1570 roku, kiedy Pius V ogłosił bullę quo primum i która przetrwała aż do roku 1962. I Marcin Luther, kiedy nie na samym początku, ale mniej więcej od 1521 roku, a w 1523 roku już tak rzeczywiście zwalczał mszę trydencką, twierdząc, że jest ona przesycona czy nasycona teologią ofiarniczą, którą on odrzucał, i teologią sakramentalną, którą uważał za główne zagrożenie, tak sądził, dla prawdziwej wiary. Więc w tym sensie zainteresowanie Lutrem i zainteresowanie mszą trydencką moim zdaniem jest jak najbardziej naturalne, bo po pierwsze był pierwszą osobą, która sformułowała cały szereg zarzutów wobec tradycyjnej mszy. Po drugie, skonstruowała na nowo. Oczywiście nie on jeden, bo tych konstruktorów wtedy było znacznie więcej. Takim konstruktorem był jego najbliższy współpracownik Karlstadt, który zresztą skorzystał z tego, że Marcin Luther ukrywał się przez pewien czas na zamku w Wartburgu i pierwszy tak naprawdę przygotował to coś, co później stało się formułą luterańską, czy liturgią, nabożeństwem luterańskim. Marcin Luther był pierwszym, który też tak wyraźnie podkreślił to, że uważał, że msza nie jest ofiarą, nie jest na pewno odnowieniem ofiary. Jeśli jest ofiarą, to wyłącznie w takich kategoriach, jak ofiarą chwały, czy ofiarą czci, czy podziękowania, choć to też u niego zaczęło znikać, ale w żadnym wypadku nie może być traktowana jako forma ofiary przebłagalnej. Czyli krótko mówiąc, jak ktoś szuka, gdzie tkwi ideologiczne źródło późniejszej niechęci i wrogości do mszy tak zwanej klasycznej czy tradycyjnej, no to musi sięgnąć właśnie do Marcina Lutra i do jego pism, które to wszystko wyjaśniają. To jest rzecz pierwsza. A jeśli chodzi o to, co sprawiło, że tę książkę napisałem, sprawiło to, że przeczytałem, to dosyć przypadkowa rzecz, dwie czy trzy wypowiedzi różnych hierarchów katolickich. Ściśle mówiąc, był to najpierw kardynał Walter Kasper, a później był to sam papież Franciszek, którzy zaczęli wynosić Lutra i opowiadać, jaka to była wybitna postać, że tak naprawdę największy teolog w dziejach i tak dalej, to był 2017 rok, 500-lecie reformacji, no więc zwykle jest jakaś rocznica, to ludzie wygadują całą masę niesłychanych historii, no i w tym przypadku dokładnie tak to było, ale no to nie były tylko takie kurtuazyjne, bo czasem tak jest, prawda, że są, no, z kimś się nawet nie zgadzamy albo nie lubimy, ale jest rocznica, no nie wypada powiedzieć o kimś źle, no to się mówi same dobre rzeczy. To moim zdaniem było coś znacznie więcej niż tylko tak zwane kurtuazyjne wyrażenie uprzejmości wobec luteran współczesnych, no i w związku z tym podkreślenie wagi Lutra, tylko w tych wypowiedziach pojawiło się całkiem sporo tez bardzo wyraźnych, teologicznych i mocnych. Na przykład twierdzenie, że co się tyczy nauki o usprawiedliwieniu, to jest teraz cytat z papieża Franciszka, Marcin Luter miał rację. Tak dokładnie brzmiała jego wypowiedź. Jeśli chodzi o kardynała Kaspera, on napisał nawet taką książkę poświęconą właśnie początkom reformacji. Tam teza była taka, że my dopiero dzisiaj, czyli my żyjący w wieku XXI, jesteśmy w stanie zrozumieć, o co Marcinowi Lutrowi chodziło, że odchodzimy od tych polemik wcześniejszych, od tych sporów międzykonfesyjnych. No i teraz, mając dystans czasu, patrząc na to z pewnej perspektywy, dostrzegamy jego wielkość, jego zrozumienie tego, czym był Kościół
I co więcej, powiedział, że napisał, że Marcina Lutra należy umieścić na jednym poziomie z na przykład z takimi wielkimi świętymi reformatorami jak święty Bernard z Clairvaux albo święty Franciszek z Asyżu i tak dalej, i tak dalej. Co, szczerze mówiąc, i ta pierwsza wypowiedź, i ta druga wypowiedź, no używając trochę takiego eufemistycznego określenia, moim zdaniem są kompletnie absurdalne. I dlatego, ponieważ no, zauważyłem, że tych wypowiedzi się coraz bardziej coraz więcej tego typu słów, gestów. Później okazało się, że jest też wielkie ekumeniczne spotkanie, w którym zresztą skądinąd uczestniczyli, czy patronowali temu też biskupi z Polski w Szwecji, gdzie papież Franciszek razem z miejscową arcybiskupką, no bo tak chyba takiej formuły trzeba użyć, luterańską, czyli w kategoriach katolickich ona nie jest ani w kategoriach katolickich kobieta nie jest nie tylko arcybiskupką, ale nie jest nawet przecież diakonem czy kapłanem. Ale używając takiego języka, nazwijmy to no, medialnego, no to z miejscową arcybiskupką, panią Anitą bodajże Jakelen, bo chyba tak się nazywała, łącznie odprawiali jakieś tam nabożeństwa. Zabawną rzeczą jest skądinąd to, że pani arcybiskupka, czyli pani prymaska, bo tak też się ją określa w języku medialnym, udzieliła w tamtym okresie takiego bardzo długiego wywiadu wysokim obcasom w Gazecie Wyborczej, no i w tym wywiadzie stwierdziła, że jest w zasadzie zwolenniczką aborcji, wspiera wszelkie walkę z dyskryminacją i ze wszystkimi złymi rzeczami tego świata i tak dalej, no taki klasyczny ze swoim zestaw radykalnej lewicy, tak można było powiedzieć, no więc trzeba przyznać, że wyjątkowo osobliwa partnerka dla papieża Franciszka dla tego typu wystąpień. No ale właśnie, żeby nie było tak, że się tylko skupiam na tej pewnej powierzchni medialnej czy publicystycznej, starałem się napisać czy opisać, gdzie tkwią źródła czy korzenie tego przekonania, które zostało wyrażone, że jeśli chodzi o usprawiedliwienie i naukę o usprawiedliwieniu, to Marcin Luther miał rację. No, gdyby ta teza była prawdziwa, wygłoszona przez papieża, ale też przez wielu innych hierarchów katolickich, to jest to o tyle osobliwa rzecz i o tyle zaskakująca, że w myśli Lutra i w myśli wszystkich późniejszych luteran, aż do współczesności, uznanie luterańskiej nauki usprawiedliwieniu wiąże się w sposób całkowicie konieczny i, jakby to powiedzieć, bezwarunkowy z odrzuceniem struktury hierarchicznej Kościoła i z odrzuceniem sakramentów. Znaczy, tu nie ma możliwości pogodzenia tych rzeczy. Zresztą Marcin Luther nie tylko nie godził, ale w czasie swojej działalności wyciągnął z tego twierdzenia wnioski, to trzeba go docenić, konsekwentne, i ogłosił, że papież jest antychrystem. Zresztą papiestwo jest antychrystem, papieże są antychrystami. Do połowy XVIII wieku wszystkie odłamy protestanckie najbardziej znaczące, czyli luteranie, kalwiniści i różne ich odmiany w swoich wyznaniach, jednym z najważniejszych punktów tych wyznań było podkreślanie tego, że papież jest i papiestwo jest przedstawicielem antychrysta na ziemi. Więc no, trzeba by uznać, że rzeczywiście to się dokonał jakiś nieprawdopodobny przewrót, że to coś, co było tak oczywiste dla Lutra i wszystkich jego uczniów z Melanchthonem, Karlsztatem i z tymi, którymi się spierał, czyli Bucerem czy Zwinglim i tak dalej, no nagle w dzisiejszych czasach okazuje się, że to jest zupełnie inaczej, że takich konsekwencji nie ma i tak dalej. I to starałem się opisać, pokazując z jednej strony oczywiście tę historię, czyli postać Lutra, w jaki sposób on doszedł do swojego przekonania i do swojego myślenia. Po drugie chciałem pokazać konsekwencje tego myślenia, czyli tego jego nowego rozumienia tego, czym jest wiara i czym jest usprawiedliwienie, konsekwencje oczywiście dla Kościoła, dla znaczenia sakramentów i dla tradycji katolickiej i to, że rzeczywiście istnieje moim zdaniem niepodważalny junktim między jego nauką o usprawiedliwieniu a odrzuceniem hierarchicznej struktury Kościoła, to, że tutaj nie ma innej drogi. A po trzecie chciałem też pokazać no, to, co jest pewnie dla wszystkich też bardzo ważne, dlaczego odniósł w sensie historycznym sukces, tak? To znaczy jak to się stało, że ta nowa doktryna, która wykiełkowała najpierw w jego głowie, ale jak się okazuje, to nie tylko w jego głowie, ale w tym środowisku, w którym się obracał, jak to się stało, że ta doktryna zyskała sobie tak duże
poparcie również w sensie politycznym, tak? I dlaczego tylu książąt czy przedstawicieli no, wyższego duchowieństwa, bo też dwóch arcybiskupów tak naprawdę, elektorów cesarskich, no przystało do ruchu luterańskiego. No i rzecz ostatnia, najważniejsza, pytanie, co z tego buntu, czy co z tej rewolucji zostało dzisiaj? Jak to się stało, że, i to jest teza oczywiście mojej książki, jak to się stało, że Kościół katolicki w tak znaczącym stopniu uległ, moim zdaniem, protestantyzacji, że no, nawet niektórzy jego hierarchowie nie są w stanie zauważyć, że mówią lutrem, o tak możemy powiedzieć, albo przyjęli za dobrą monetę jego sposób rozumowania i myślenia. No to tak w zarysie myślę to, co skłoniło mnie do napisania i to, co jest w tej książce. Panie Pawle, chciałbym troszeczkę wokół tej książki porozmawiać, ale trochę może poszerzając niektóre rzeczy albo dowiadując się trochę więcej. Luter na samym początku swojego życia, na początku filozofia, potem prawo, potem wstąpienie do zakonu, nie przejawia takich zapędów, może zapędy czasami się gdzieś pojawiają, ale w nim jednak jest pobożny katolik. To też pan pokazuje w wielu pismach, o których mówi, jakieś elementy mu się zaczynają nie podobać, chociaż jest takie zdanie prorocze, jak się okazuje jego ojca, które mówi o tym, że oby dał Bóg, żeby to powołanie, mam tu na myśli powołanie zakonne, nie okazało się oszustwem i podstępem diabła. I takie zdanie podobno padło z ust ojca Marcina Lutra. Ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę przeszli, żebyśmy zrozumieli w ogóle, skąd się to wzięło w nim takie podejście. Trafia on do kościoła i następuje w nim pewna zmiana myślenia, bo już nie będziemy przechodzić przez te wcześniejsze etapy. Trochę pan je opisuje w książce, więc to jest okazja, żeby też je poznać. Ale zmiana myślenia jest czymś, myślę, najciekawszej w tej postaci, bo zaczyna się w nim pewien proces, który doprowadza go do skrajności. W sensie od pobożnego katolika przechodzi do osoby, która neguje wszystko, co jest z tym katolicyzmem związane. Co według pana jest powodem takim najważniejszym, chociaż trochę oczywiście to się w książce pojawia, ale co jest tym powodem do tej zmiany, która następuje na etapie jego rozwoju? No oczywiście, jeśli chodzi o zmianę, która następuje faktycznie w takim myśleniu Marcina Lutra, no to on początku, jest oczywiście też taka teoria, ona się pojawia na przykład w książce, w filmie Grzegorza Brauna, ale nie tylko u niego oczywiście, bo to Braun ją bierze od niektórych historyków, że Marcin Luter uciekł do zakonu, czy do zakonu Augustianów, bo tam się schronił, do klasztoru Augustianów, dlatego, bo w pojedynku zabił swojego przyjaciela i to była forma tak naprawdę ucieczki i w związku z tym no, to powołanie było kompletnie sztuczne, tylko było formą tak naprawdę pewnego kamuflażu. Ta teoria tłumaczyłaby pewnie dużo. Problem polega na tym, że w sensie historycznym dysponujemy bardzo wątłymi materiałami, jeśli chodzi o jej prawdziwość. To znaczy, to jest wszystko nabudowane na pewnych sugestiach i wypowiedziach. Nie można ich obalić, ale też nie można udowodnić ich prawdziwości. Trochę pan w obronę chce wziąć. Nie, jednak. Ja po prostu nie lubię, inaczej, w takiej dyskusji nie lubię iść na skróty, prawda? Bo oczywiście najłatwiej powiedzieć, że tam zamordował kogoś i w związku z tym był taki, jaki był, prawda? I wtedy sobie człowiek ułatwia sytuację. Wydaje mi się, że lepiej przyjąć nawet tę wersję oficjalną, a wersja oficjalna jest taka, że wracając, idąc na polu, nagle rozpętała się dzika burza, Luter był przerażony, wszędzie tam latały pioruny, grzmoty i tak dalej i złożył nagle ślub, że w momencie, kiedy, jeśli przeżyje tę burzę, wstąpi do zakonu Augustianów. Jak powiedział, tak zrobił. Pytanie jest oczywiście o prawdziwość, w związku z tym, czy to było powołanie, czy to był taki strach dziki, ale przechodząc do tego momentu i od momentu, kiedy wstąpił do tego klasztoru, bardzo długo nic nie wskazywało na to, żeby on został jakimś wielkim rewolucjonistą. Co więcej, no, robił karierę, tak można powiedzieć, kościelną. W 1517 roku stał na czele niemieckiej gałęzi augustianów, czyli podlegało mu kilkanaście klasztorów na terenie Saksonii.
był jedną z najważniejszych, czy najbardziej liczących się postaci takiego, powiedzmy, no, odrodzenia, czy renesansu, czy niemieckiego. Miał wpływy, miał silną pozycję, no ale też tym, co tak moim zdaniem zaczęło kiełkować, co sprawiło, że doszło do tej wielkiej zmiany, to były trzy rzeczy. Pierwsza to jego charakter. Rzadko zdarza się, to wyjdzie później w czasie jego życia, ale rzadko zdarza się zdarza się osoba obdarzona tak nieprawdopodobnie, tak wielką siłą woli. Jest kategoria ludzi, którzy nie są się w stanie podporządkować, którzy uważają, że jeśli coś mówią, to tak musi być. Po prostu u nich świat, rzeczywistość ustępuje przed decyzją, przed wolą. No to jest takie niczańskie bardzo, prawda? Siła woli, potęga woli. Ja coś mówię, tak ma być. I to jest ten element całkowitego, w związku z tym bardzo, to jest taka nieokiełznana natura, która chce, żeby wszystko jej było podporządkowane, również żeby to życie duchowe, w którym on ma przewodnika, jest nim Staupitz, to jest jego przewodnik duchowy, również augustianin. I kiedy Martin Luther, że tak powiem, wchodzi w coś, co nazywa się często u mistyków taką no, ciemną nocą, czy takim momentem, kiedy człowiek się musi zmierzyć ze słabością, z tym, że jest, że jego praktyki religijne są wciąż niewystarczające, on nie może się pogodzić z tą swoją słabością i wola ma wziąć nad tym górę i udowodnić, że on jest, że tak powiem, tak dobry, tak doskonały, że nie musi się przyznawać do żadnych błędów ani do żadnych słabości. To jest punkt pierwszy, czyli charakter. Druga rzecz to jest filozofia. Martin Luther przyjmuje, jest okhamistą, czyli nominalistą, tak można było powiedzieć. Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia tego, co się wydarzyło później? Moim zdaniem to ma znaczenie takie, że zgodnie z tą filozofią tak naprawdę nie jesteśmy, którą przyjmują, jego nauczycielem filozoficznym jest Gabriel Biel, wykładowca nominalizmu, zresztą wtedy znana postać, idą za Okhamem, przyjmują, zarówno Luther, jak i ci, którego nauczyciele przyjmują, że tak naprawdę Bóg, możemy powiedzieć, jest przede wszystkim nie dającą się opisać czy określić potęgą, wszechmocą. W związku z tym, to jest teza przyjęta już, znaczy występująca już u Okhama, gdyby Bóg na przykład określił, że morderstwo jest czymś dobrym, to byłoby czymś dobrym. Znaczy, krótko mówiąc, wszystko jest efektem Bożej radykalnej samowoli. Między człowiekiem, między rozumem ludzkim, a Bogiem istnieje nie dająca się wypełnić przepaść. Bóg jest w tym sensie całkowicie, no to raczej jest to, jak widać, koncepcja niekatolicka, ale w skrajnej swojej postaci może prowadzić do takiego właśnie przekonania, że między tym, co demoniczne, a tym, co święte, między tym, co boskie, a tym, co złe, granica jest bardzo płynna, no bo jeśli Bóg na mocy swojej decyzji określa, że morderstwo jest czymś dobrym, kłamstwo jest czymś dobrym, albo nie wiem, zdrada jest czymś dobrym, no to na czym polega jego mądrość, na czym polega jego wzniosłość, na czym polega jego świętość, prawda? Jeśli to jest tylko wyłącznie kategoria samowoli. U Lutra w późniejszym, dlatego później, to nie jest na samym początku widoczne, a Lutra pojawia się jako takie przekonanie, że mamy do czynienia z Deus absconditus, czyli właśnie tym Bogiem nieosiągalnym, niedocieczonym, całkowicie samowolnym, a Deus revelatus, czyli Bogiem, jakim znamy z objawienia, czyli takim, jaki nam został przekazany przez Pisma, ale on nigdy tych dwóch rzeczy nie jest w stanie połączyć. To znaczy ten Bóg, jakby to powiedzieć, filozoficzny, jeśli przez niego uznamy samowolę, samowładzę, jest gdzieś tam całkowicie nie dają, jest tak odległy, że rozum do niego nie sięga. No, wbrew temu, czego nauczał zawsze Kościół, chociażby w liście do Rzymian świętego Pawła, który pisze, że ta wielkość i potęga Boża jest nam dostępna przez obserwację stworzenia, tak? Albo Księga Mądrości, która mówi o tym, że obserwując piękno stworzenia, porządek stworzenia, ład stworzenia, istnienia, człowiek może docierać przy pomocy rozumu do Boga. U Lutra nie. Co przejmuje właśnie od Okhama? I to jest punkt drugi. I trzeci punkt. Luter jest radykalnym, coraz bardziej radykalnym augustianistą. To wyraźnie już widać, jest widoczne w
komentarzach do listu do Rzymian, no bo on jest wykładowcą, w związku z tym prowadzi wykłady, notatki można przeczytać, to jest w takim zwanym wydaniu weimarskim, czyli wydaniu wszystkich pism Lutra, są notatki do poszczególnych fragmentów jego wykładów, wygłaszanych przy okazji komentarzy do różnych fragmentów Pisma Świętego. I tak na przykład, kiedy wykłada list do Rzymian, to tam w drugim, trzecim rozdziale tego listu Święty Paweł na przykład bardzo krytycznie podchodzi do kultury, cywilizacji pogańskiej. Ale Luter to jeszcze bardziej radykalizuje i dochodzi do tego, że jest przekonany, że człowiek pozbawiony, albo inaczej, człowiek, który nie zetknął się z Ewangelią, poganin, jest w pewien sposób tak wewnętrznie zły, że nie ma w nim żadnej cząstki dobra, że natura jest totalnie, radykalnie zepsuta, że człowiek jest, jakby to powiedzieć, na wskroś grzesznikiem, a zaczyna w związku z tym rozumieć, że jeśli przychodzi do człowieka zbawienie, to ono przychodzi tylko w ten sposób, że przykrywa tą grzeszność w nas, ale nas nie przemienia. Czyli człowiek nie zostaje wewnętrznie przemieniony przez łaskę, ale jedynie przez tę łaskę zostaje w pewien sposób, jakby powiedzieć, przykryty. To, co w nim złe, zostaje przykryte. No to są te elementy, które już w nim tam kiełkują, już w nim tam są. Do tego dochodzi to, o czym mówiłem, czyli no coraz większe takie poczucie, bo to przecież nie jest tak, że to jest z dnia na dzień, ale takie przekonanie, że praktyki religijne, no bo on jest przecież augustianinem, czyli jest pewien rytm, pewna dyscyplina, którym podlega, że nie pozwalają mu przezwyciężyć tego swojego poczucia, nie wiem, zagubienia, tego przekonania, że właśnie no jak dotrzeć do tego Boga, z którą jest wyłącznie wszechmocą. I jeszcze jedna myśl tam się u niego pojawia, bardzo ważna. Strach przed tym, czy on nie został skazany na potępienie. To jest logiczne, bo jeśli Bóg jest tylko wszechmocą, nie jest Bogiem mądrym i dobrym, to czy jakiś człowiek jest zbawiony, czy nie, jest mocą czysto arbitralnej decyzji. Bóg może zadecydować, że człowiek pozornie dobry zostanie skazany na piekło, a człowiek pozornie zły zostanie wybrany do nieba, tak? Na przykład, nie wiem, morderca trafi do nieba, a człowiek żyjący pobożnie do piekła. Mówię zgodnie z tą logiką, tak? Żeby było jasność, że to nie jest mój pogląd, tylko mówię, że zgodnie z tą logiką. Jeśli Luter przyjmował taką logikę i taki obraz Boga i pojawiło się w związku z nim pytanie, no to jak ja mogę wiedzieć, znaczy jak ja, Marcin Luter, mogę wiedzieć, że zostałem przeznaczony do zbawienia, skoro jeśli praktyki religijne, pobożność, wypełnianie uczynków prawa, jeśli to wszystko może być wyłącznie pozorem, bo na przykład Pan Bóg i tak uznał, że dla mnie miejsca w niebie nie ma, tylko mnie przeznaczył do piekła. I ta wątpliwość, która w nim żyła, to taki czerw zwątpienia i takie pragnienie pewności. A jak mówię, ludzie, którzy mają bardzo silną wolę, to oni się nie godzą z taką sytuacją zawieszenia. Oni chcą mieć stuprocentową pewność, bo są silnymi ludźmi. Wola każe im zmienić świat tak, żeby ten świat się dostosował. Więc połączenie tych elementów stworzyło mieszaninę wybuchową i ta mieszanina wybuchowa przejawiła się w tym, że od 1517 roku, to jest ten moment, kiedy on wysyła, bo nie przybija, wysyła te tezy dotyczące odpustów. Tak naprawdę te tezy dotyczące odpustów były tylko kwestią marginalną. Istotą było to, znaczy mam wrażenie, było to, o czym tutaj starałem się tutaj powiedzieć, takie przekonanie, że istniejący system czy struktura kościelna ze sakramentami, z hierarchią, z posłuszeństwem, z dążeniem do doskonałości, że to wciąż nie daje mu tego poczucia pewności, które on chciał zdobyć i opanować i mieć całkowitą pewność, że został przeznaczony do zbawienia, a nie do potępienia, a filozofia, w której był zanurzony, ten nominalizm, w którym tkwił, nie pozwalała mu dotrzeć do tego przekonania, że Bóg jest bytem dobrym, sprawiedliwym, miłosiernym, miłującym, ponieważ prowadziła go wyłącznie do Boga, który był Bogiem nieokiełznanym, będącym samą w sobie czystą, arbitralną wolą. No i tak to się zaczęło, a potem oczywiście, jak to często bywa, i tu jest ten element charakteru, opublikował te tezy, spotkały się z krytyką, człowiek o silnej woli nie chce przyjmować krytyki, albo nie godzi się z krytyką, bo uważa, że ma zawsze rację, tylko inni się mogą mylić, więc w takim starciu jest tylko utwierdzony w tym, że musi iść dalej i dalej i dalej i tak się ta
że tak powiem, tak się to rozkręca. I ostatecznym elementem, no bo skoro mówię, powiedziałem, że tym, co moim zdaniem go tak doprowadziło do tego, co do tego prawdziwego Lutra, było to przekonanie, że chce mieć pewność bycia zbawionym, no bo powstaje pytanie, no to jak to się stało, że on w końcu ją zdobył, prawda? Skoro, jak to się stało, że on zdobył? On ją zdobył właśnie przez zredefiniowanie nauki o usprawiedliwieniu, nauka o usprawiedliwieniu, czyli nauka o tym, w jaki człowiek, w jaki sposób człowiek jest sprawiedliwym w oczach Pana Boga. No, co to znaczy, że on to zdobył? On to zdobył w bardzo charakterystyczny sposób i to jest element, który pojawia się we wszystkich jego pismach nieustannie, a mianowicie właśnie przez siłę woli. Nagle stwierdził, że jest usprawiedliwiony dlatego, bo uważa, że jest. Znaczy, może Państwo uważają, że to jest pewnego rodzaju sofistyka. Tak, to jest sofistyka, ale psychologicznie zrozumiała. Jeśli ktoś jest święcie przekonany, że jest, z całą siłą woli nie wątpi w to, że jest, to jest. I w związku z tym tam najbardziej taką klasyczną luterańską formułą jest twierdzenie, tak jak wierzysz, tak masz. Jeśli wierzysz właściwie, jeśli masz siłę wiary, to tak jest. Jest nawet takie słynne stwierdzenie, w takim liście do Melanchthona coś takiego pisał, że choćbyś tam, nie wiem, się, no brzydkie słowo, łajdaczył, tak to powiedzmy, choćbyś się łajdaczył, mordował i tak dalej, to tym bardziej musisz wierzyć, bo jeśli wierzysz, jesteś usprawiedliwiony i żaden grzech, żadne przestępstwo, żadna rzecz i tak ciebie nie odbierze ci tej pewności, prawda? I w tym rozumieniu wiara u Lutra, co też jest pewnie dla katolików często trudne do zrozumienia, ale wiara u Lutra to jest wiara absolutnie pewna. Tam nie można, Luter wierzy tak, że może, że ta wiara musi mu dawać pewność bycia zbawionym. Nie ma żadnego, nie ma żadnej wątpliwości co do tego. W przypadku, jeśli chodzi o katolików, jak wiadomo, no katolik nigdy nie wie do końca, jak wypadnie, że tak powiem, sąd szczegółowy, czy sąd ostateczny. Są prywatne objawienia w przypadku może niektórych świętych, ale co do zasady takiej wiedzy człowiek nigdy mieć nie może, bo ona by oznaczała pychę. U Lutra odwrotnie. Brak takiej wiedzy jest formą niewiary. W związku z tym siła woli i siła wiary polega na tym, żeby za każdym razem generować w sobie, wytwarzać w sobie to przekonanie o absolutnym, o byciu zbawionym i o byciu usprawiedliwionym. To ja tutaj akurat do tego, co Pan powiedział, chociaż Pan to oczywiście powiedział w bardzo delikatny sposób, bo u Lutra wulgaryzmy są czymś bardzo powszechnym. W związku z tym, drodzy Państwo, ja będę mówił pierwszą literę tego wyrazu, jeżeli się takie pojawi, żebyśmy ich nie dotykali tak mocno, jak mówił to Luter. To, co Pan Paweł powiedział, to takie są dwa cytaty. Pierwszy, który jest, powiedzmy, delikatniejszy, oczywiście pod względem, mam na myśli, semantyki i znaczenia słów i tego, które się tu pojawiają. Bądź grzesznikiem i grzesz śmiało, ale jeszcze mocniej wierz w Chrystusa i raduj się Nim, który jest zwycięzcą grzechu, śmierci i świata. To idealnie po prostu z sobą współgra, jeżeli się słucha takiego zdania. Człowiek zaczyna mieć jakiś kociokwik w swojej głowie. I drugi, który jest niestety już bardzo wulgarnym, chociażbyś się, i tutaj pada to słowo na literę K, co robił, 1000 razy na dzień i mordował, nic ci się nie stanie, jeśli ufasz barankowi. Bardzo ładne to są sformułowania. Tych sformułowań oczywiście Pan tutaj, znaczy dużo. Porusza się Pan pośród tego, co Luter pisał. Jakbyśmy mogli przejść przez kilka takich elementów, bo my dzisiaj Lutra postrzegamy w kategorii rzeczywiście pewnego reformatora. Czy to reforma, czy to właśnie rewolucja tutaj jest właściwym słowem, to możemy też oczywiście się nad tym zastanowić, ale nie tak często odbieramy Lutra jako postać medialną, a właściwie taką postacią medialną niewątpliwie był, który pchał się, jakby dzisiaj była telewizja, to myślę, żeby nadawał się idealnie do programu Skandaliści, gdzie by mógł pokazywać swoje podejście, ale też był genialnym manipulatorem. Jakbyśmy mogli się zatrzymać nad tym, jak Luter potrafił manipulować słowem i w jaki sposób odbijać tą piłeczkę przy wielu sytuacjach, a szczególnie chciałbym dotknąć tej sytuacji, która jest związana z bigamią, która właściwie była takim trudnym elementem w życiu Lutra i on chyba sam nie wiedział, jak z tej sytuacji wybrnąć, no bo była związana z księciem Saksonii. Hesji. Jeśli chodzi, małe takie drobne wyjaśnienie, bardzo dobrze, że Pan te cytaty przywołał,
Bo że państwo też nie myśleli, prawda, że Luther był tutaj jakimś takim, nie wiem, hipisem XVI-wiecznym i tam albo rób ta, co chce ta i będzie wspaniale. No, to byłoby fałszywe odczytanie. Te cytaty to nie jest zachęta do tego, żeby robić, co się chce, bo to trzeba ostrożnie do tego podchodzić. I wielu rzeczywiście, ale inaczej, wielu tak rozumiało Lutra, w związku z tym na przykład ta wojna, tak zwana wojna chłopska, czy rewolucja, wielu jego zwolenników mówiło, no jak to, przecież ty nas tego nauczyłeś, prawda? Ale znowu, starając się odczytać Lutra zgodnie z tym, jak on to pojmował, a nie wyłącznie taki sposób karykaturalny, tylko negatywny, to miały być u niego tylko te właśnie najbardziej radykalne wyrazy tego, o czym tutaj mówiłem, czyli tej woli zaufania, że mamy ufać tak mocno, że choćbyśmy byli, nie wiem, czego byśmy nie zrobili, to ta pewność nie może być naruszona. Tylko oczywiście ta pewność w katolickim tego słowa rozumieniu to nie jest od pewność, bo to jest szatańska pycha, no bo to jest dokładnie to. Jeśli ojcowie Kościoła i nauczyciele Kościoła i doktorzy Kościoła definiowali pychę i szatańską pychę, to dokładnie opisywali ją w taki sposób, jak Marcin Luther opisywał wiarę. To znaczy całkowita pewność co do tego, że zostanie się zbawionym i że jest się dobrym, jest się doskonałym, że jest się usprawiedliwionym, prawda? Więc tak należałoby to rozumieć. Teraz tak, co do historii tej jego medialności, no to... I manipulacji, to oczywiście jest tak, że to jest początek wieku XVI, całkiem niedawno, trochę tak, jakbyśmy to porównali do czasów, kiedy teraz został, no kilkadziesiąt lat temu tak naprawdę zostały wynalezione komputery, w sensie internet i tak dalej. Zmieniła się całkowicie komunikacja, no i ci, którzy pierwsi opanowali internet, no to kontrolują tak naprawdę w dużym stopniu przebieg debaty publicznej. No taką rolę jak dzisiaj internet, wtedy odkrywało odkrycie druku. Przekonanie, prawda, że mamy do czynienia z pewnym masowym sposobem komunikacji. Luther był rzeczywiście geniuszem, jeśli o to chodzi, no bo te jego wypowiedzi, czasem bardzo ostre, radykalne, czy wręcz, no byśmy powiedzieli, pewnie chamskie, ale doskonale wyczuwał to, czego chcą słyszeć jego zwolennicy i używał tego w taki sposób, jak nigdy przedtem nie używano, czyli pisał, no dzisiaj byśmy, albo dzisiaj to ludzie piszą właśnie albo na Twitterze, albo Facebook, albo tam, nie wiem, blogi i tak dalej. On używał, pisał broszury, tak, no bo to była taka forma najbardziej powszechna. Niewielkie traktaty teologiczne. Też część tutaj zdjęć, rycin możemy znaleźć w książce, które są w niesamowity sposób jakby oddziałujące na osobę, która je widziała. No bo to razem z Łukaszem Kranachem współdziałali. Kranach dostarczał, że tak powiem, wkład artystyczno-malarski, a Luther treść, takie trochę komiksy, można było powiedzieć. I to się świetnie rozchodziło, jak na tamte czasy, kilka tysięcy. Ja wiem, że to może nie robi dzisiaj wrażenia, jak ktoś sprzeda kilka tysięcy egzemplarzy, ale pamiętajmy o tym, że była nieporównanie mniejsza liczba osób potrafiła czytać, pisać, prawda? I w związku z tym sprzedaż na poziomie kilku tysięcy to była gigantyczna sprzedaż i to trafiało, tak? On używał takiego bardzo prostego języka, bardzo prostych środków wyrazu i nie miał, co też jest, co też dopiero później demagodzy, że tak powiem, odkryli, czy populiści, nie miał w ogóle żadnych zahamowań, żeby swoich przeciwników oskarżać o wszystkie możliwe rzeczy. Przy czym z dnia na dzień, no to my to znamy z polityki współczesnej, z dnia na dzień potrafił totalnie o 180% zmienić swoje podejście i kogoś, kogo do tej pory chwalił, zaczynał ganić dokładnie za co go wcześniej ganił. Bardzo prosty przykład. Aż do 1523 roku Marcin Luther był obrońcą stanu mniejszego czy zakonnego, był zakonnikiem, tak? I uważał, że to jest, chodził nawet zresztą, mimo że już to jest parę lat po, dwa lata po tym, jak został ekskomunikowany, ale cały czas chodził jeszcze w stroju zakonnym, uważał, że zakony przechowują pewną, mają wartość teologiczną, duchową i tak dalej. Ale potem nagle to zmienił i ogłosił tekst przeciw ślubom zakonnym, w którym stwierdził, że zakony są wyłącznie wymysłem papistowskim, że zakony służą wyłącznie plewieniu i krzewieniu się grzechu, że to jest coś, co trzeba totalnie i całkowicie zniszczyć, ale do tego stopnia, że wezwał panów, znaczy
osoby, które zarządzały, czy to byli książęta, czy hrabiowie, no w każdym razie ci, którzy byli władcami na danym obszarze, żeby użyli również siły w stosunku do wszystkich tych, którzy próbują tę obyczajowość zakonną zachować. Czyli zwrot o 180 stopni i stopni tak i przekonanie, że wszystko to, co jest do tej pory, co on tam chwalił i tak dalej, to teraz trzeba zniszczyć do spodu, do ziemi, poradzić sobie z tym. No to jest właśnie tak jak Państwu powiedziałem na początku, taka nieokiełznana natura i to taka tytaniczna wola mocy, która nie znosi sprzeciwu i domaga się, żeby wszyscy ją uznali. No i on był, jak mówię, był w tym sensie doskonałym propagandistą, tak można by to raczej określić, produkował na dużą skalę, no potrafił na przykład, oczywiście, że jakby to powiedzieć, żywił się pewnymi realnymi problemami, bo co do tego, że Rzym, albo inaczej, sposób funkcjonowania finansów papieskich w tamtejszym okresie, w Saksonii, no bo on tam działał, ale również na terenie Cesarstwa Niemieckiego, no był, jakby to powiedzieć, daleko odbiegał od wzorowego, co do tego się historycy nie spierają. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z wieloma przykładami nadużycia, z tym, że niektórzy przynajmniej traktowali religię w sposób czysto egoistyczny, prawda, próbowali się na tym robić, czyli te wszystkie nadużycia związane z symonią na przykład były gdzieś tam obecne, ale one były obecne tak jak to, jakby to powiedzieć, bardzo często bywa w życiu, no gdzieś tam na marginesie życia, a Luther zrobił z tego swoją maczugę, broń, przy pomocy której mógł łomotać w ten kościół i twierdzić, że wszystko co łacińskie, wszystko co rzymskie jest złe, spaczone, niewłaściwe. No, tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, bo nie tylko on był propagandistą w tym sensie, że używał tej broni masowego rażenia, jaką były, jak mówię, te ulotki czy broszury, ale też uzyskał bardzo szybko poparcie rodzącego się wtedy w Niemczech, nie tylko w Niemczech, bo ta świadomość narodowa wtedy dojrzewała w ogóle w całej Europie, no tego takich rycerzy jak Ulrich von Hutten na przykład, czyli to była taka, czy Friedrich von Sickingen, to była grupa, my byśmy ich dzisiaj nazwali, no nie jestem się takiego słowa użyć, no takich, no, jakbyśmy, prekursorów nacjonalizmu niemieckiego, tak można było powiedzieć, prawda, którzy widzieli w Rzymie i w łacińskości główne zagrożenie i dążyli do tego, żeby oderwać, jeśli tak można powiedzieć, albo wrócić do tej mitycznej Germanii opisanej przez Tacyta. No i to był jeden z istotnych elementów, dla których luteranizm się tak krzewił, bo tutaj nastąpiło porozumienie, możemy powiedzieć, Lutra, który jest taki obrazek, gdzie on jest podpisany Herkulus Germanie, czyli Herkules z Germanii, prawda? Stoi z taką maczugą i tam łomocze w Rzymie, prawda? Rozprawia się z błędami papizmu, a z drugiej strony rodzący się właśnie taki nawiązujący często do pogaństwa ruch w Niemczech, który już zaczął widzieć również w papiestwie czy w katolicyzmie główną przeszkodę do powrotu do tego prawdziwego germanizmu niemieckiego. No ale jak mówię, jeśli chodzi przynajmniej o tą część propagandową, czy tą część, no, gdybyśmy starali się opisać, co Luther robił dzisiejszym językiem, to możemy było rzeczywiście powiedzieć, że on był trochę takim celebrytą, trochę bardziej takim dziennikarzem. Oczywiście ta jego teologia, jak się sięga do jego pisma... Pan to nawet tam daje porównanie do Goebbelsa, bardziej do Hitlera. Czy on nie jest takim propagandistą, takim bardzo ostrym? Jest bardzo ostrym. Raczej bym powiedział, że jeśli szukamy słowa, to raczej hejterem byłby, prawda? Czy taką osobą napędzoną po prostu nienawiścią. To u niego jest naprawdę, jak się patrzy na to, co on pisze na temat papieża od 1519 roku, no to ma się wrażenie jakiejś totalnej obsesji, to znaczy zresztą, żeby było jasność, to nie, bo może się czasem wydawać, to są tylko jakieś wyrwane z kontekstu cytaty, prawda, każdemu się zdarzy coś powiedzieć, wiadomo, ale jak się widzi całość tych wypowiedzi, to dopiero widać rzeczywiście tę formę pewnej obsesji na punkcie Rzymu i papiestwa. Dość powiedzieć, że to jest jego ostatnia książka, jaką napisał, traktat, jak mówię, broszura, bo to nie są bardzo grube rzeczy. Tak naprawdę najdłuższa rzecz, jaką Luther napisał, to jest taka polemika z Erasmem z Rotterdamu o niewolnej woli.
1525 roku. A więc, ale ta ostatnia, jaką napisał, w 1546 roku, tuż przed śmiercią, no sam tytuł mówi za siebie, o papiestwie rzymskim przez diabła założonym. Czyli jak łatwo zauważyć, nie chodziło tylko o język taki, jakim się posługiwał, bardzo, bardzo wyrazisty, ale o przekonanie, tak jak już powiedziałem, że papież to jest antychryst, to jest dzieło diabelskie. Zresztą u Lutra to się przełożyło na wszystkie, nie tylko na papieża konkretnego, tylko na papiestwo, na system hierarchiczny, system sakramentalny i na Kościół jako taki. No, tylko może dopowiem, żeby była jasność. Moim zdaniem to jest bardzo, znaczy nie tylko moim, bo to ja tutaj nie jestem jakimś wielkim odkrywcą, raczej myślę, że odwołuje się też do wielu innych autorów. Chociaż to w sumie jest trochę nawet spójne, bo Luter też mówi, Bóg zanim stanie się Bogiem, musi stać się diabłem. Więc w sumie to papiestwo jest jakby uzasadnione w tym jego sposobie rozumowania. W tym sposobie rozumowania, chociaż to, że on się stanie raczej diabłem, to jest właśnie ten element, o którym mówiłem na początku, czyli ten Deus absconditus, prawda? Czyli to jest taki Bóg, którego nie możemy, do którego nie da się dotrzeć rozumem w oparciu o badanie świata i nie odkrywa się jego dobra w świecie, tak? Znaczy świat nie jest dobry, świat jest zepsuty, świat jest totalnie zepsuty, natura jest zniszczona. Nie możemy, rozum, znowu to brzydkie słowo, ale no niech padnie, rozum to dziwka, mówi w pewnym momencie Luther, prawda? Każdy, kto próbuje dotrzeć do Boga w taki sposób, jak to docierało się, jak to docierali scholastycy wcześniej albo ojcowie Kościoła, ten popełnia fundamentalny błąd, bo do takiego Boga, zdaniem Lutra, nigdy się nie dociera. Chociaż pan użył też tego delikatniejszej formy, bo w książce jest również to słowo... No nie pan, bo pan powiedział, że jesteśmy nagrywani, to ja nie mogę takich brzydkich słów używać, bo jeszcze skasują program. albo pan, jak ktoś tam, nie wiem, zaskarży do tej... Do mamy ustalone, że to jest powyżej 18 lat, ale mimo wszystko jakby... no, tamte słowa to praktycznie takie słowo jak dziwka, to chyba rzadko pada, mi się wydaje. Raczej padają te dużo wulgarniejsze. No padają wulgarniejsze, ale to nie chodzi o to, żeby się ekscytować oczywiście tym, co, że Lutrowi się to wymyka, że on używa takiego języka, chociaż, bo to jest też taka obrona, że wtedy tak mówiono, to nieprawda. Myślę, że państwo mogą często spotkać, no, że taki był wtedy styl. Oczywiście jest tak, że różne epoki mają różne sposoby komunikacji. I czasem jest ona bardziej wulgarna, czasem jest bardziej, prawda, elegancka i tak dalej. I nawet przy założeniu, czy nawet przy twierdzeniu, że ta epoka, w której żył Luter, była rzeczywiście często bardzo taka, no, że dużo brzydkich słów, o tak bym powiedział, padało, to on był absolutnym ewenementem. To znaczy, jak się porównuje pisma jego polemistów, nawet Eka czy innych autorów, to pod tym względem liczba, nawet i to w tym późniejszym okresie jego życia, już jak był tym Lutrem luterańskim, tak można powiedzieć, nie tym Lutrem katolickim, można i czyta się niektóre fragmenty, to człowiek czyta jest tak jakimś straszliwym zażenowaniem, bo ma takie strony właściwie bluzgów. I to takich, no, gdzie on w zasadzie z kimś polemizuje w ten sposób, że stara się tego oponenta po prostu tak mocno w tym błocie unurzać, w tych ekskrementach i tak dalej, że już po prostu taki prawdziwy, prawda, nalot dywanowy, że tam już nic nie zostało z tego kogoś, z kim on tam polemizuje. Czyli wali tak mocno ad persona. No, pod tym względem rzeczywiście, można powiedzieć, Luter był zaprzeczeniem świętego Tomasza z Akwinu, którego zresztą pisma jego uczniowie spalili w 1519 roku, czyli sumę teologiczną, był zaprzeczeniem, no bo zgodnie z zasadą tomistyczną, jeśli się z kimś polemizuje, to trzeba u oponenta najpierw znaleźć jego najsilniejszą stronę i tylko z tą stroną, że tak powiem, polemizować i pomijać elementy ad hominem, czyli elementy, które sprawiają, że jakaś teza jest słabsza ze względu na słabość, wiadomo, ludzką. To Luter był absolutnym zaprzeczeniem, nie tak, gdzie tam, a nie ma lepszego argumentu niż wykazanie, że ktoś inny jest osłem, idiotą, baranem, głupkiem i tak dalej, całe sekwencje. Czyli znowu pan sobie dyplomacją się posługuje. Ja się posługuję, nie, osłem to akurat się Luter bardzo często posługiwał. Po raz pierwszy posługił się właśnie razem z takim, napisali taką broszurę w 1520 roku z Cranachem. Cranach tam zrobił rysunki, a Luter zrobił teksty. No i tym osłem książkowym był papież oczywiście, prawda? Znaczy, oczywiście z punktu widzenia luterańskiego. Zresztą to nie jest takie niewinne, bo
My na to patrzymy oczywiście w kategoriach historycznych, ale muszą Państwo przecież też zrozumieć to, że takie ulotki, taki sposób sformułowania i te wszystkie rysunki, no miały czasem, miały ogromne znaczenie, bo przecież ludzie wtedy tak, nie było telewizji, nie było internetu, czyli znacznie mocniej oddziaływało to na wyobraźnię, prawda, niż dzisiaj. Dzisiaj to my widzimy tak gigantyczną masę obrazów, zdjęć, że to na nas nie robi specjalnego wrażenia. Jeśli człowiek nie miał tak naprawdę dostępu do zdjęć, ani do obrazów i tak dalej, dostał taką broszurę z takimi rycinami, te ryciny na przykład przedstawiały szubienice, a na szubienice, prawda, byli powieszani kardynałowie i papieże, prawda? No to robiło wrażenie, tak? Znaczy, dlatego mówię hejter. To było takie nie czyli, tamtego okresu. No to budowało bardzo silnie agresję, prawda? Takie przekonanie, że to jest coś absolutnie złego. Ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to jest konsekwentne, bo jeśli uznamy, że wiara polega na tym, że wierzę tak, jak mam i nic z zewnątrz nie może mi tego odebrać, nikt może tego naruszyć, bo wszystko się odbywa tylko w moim wnętrzu, tylko w mojej woli mocy. Jak ją sobie narzucę w pewien sposób, jak zdobędę to usprawiedliwienie, to nikt nie może mi go odebrać. To w oczywisty sposób nie ma sensu mówić o sakramentach, prawda? Nie ma sensu mówić o hierarchii, nie ma sensu mówić o posłuszeństwie wobec jakiegokolwiek zewnętrznego autorytetu. To jest, jakby to powiedzieć, a co gorsza, nie tylko, że nie ma sensu o tym mówić, tylko wszelki zewnętrzny autorytet w kwestiach religijnych, czy przekonanie, że sakrament coś człowiekowi daje, bo go zmienia, jest zagrożeniem, które należy odrzucić. Zresztą Luther zdał sobie z tego sprawę, tak naprawdę, wydaje mi się, znaczy sformułował to tak naprawdę w październiku 1518 roku, kiedy, to jest oczywiście wszystko opisane w książce, tutaj idę trochę na skróty, wiadomo, ale chodzi o to, że od momentu, kiedy on przedstawił te tezy, toczyła się debata, miał przeciwników, miał zwolenników, no, zaniepokojony Rzym wysłał w końcu na spotkanie z Lutrem, znaczy próbował wezwać go na przesłuchanie do Rzymu, to się nie udało ze względu na poparcie i na obronę ze strony księcia Saksonii, który był głównym obrońcą Lutra, i wysłał w każdym razie na spotkanie z nim kardynała Kajetana, zresztą ówczesnego, najwybitniejszego tomistę Tomasa Aviko, prawda? I tenże Kajetan odbywa z Lutrem rozmowę i w czasie tej debaty, dyskusji, dochodzi Luter do takiego przekonania i pierwszy raz to ogłasza, że sakramenty mają wartość wyłącznie dlatego, że jest wcześniej wiara. To wiara czyni sakrament sakramentem, a nie sakrament jest zewnętrznym znakiem szafowania łaski, tak jak tego Kościół zawsze nauczał. Czyli czym może być w takim razie dla Lutra sakramentem? Sakrament może być tylko symbolem, znakiem. Oczywiście ja to przedstawiam znacznie bardziej konsekwentnie niż sam Luter to często przedstawiał, ponieważ to nie jest tak, że on na przykład był niekonsekwentny, bo gdyby przyjął tak naprawdę konsekwentnie swój sposób myślenia, to powinien też odrzucić moim zdaniem chrzest, a nie odrzucił chrztu. Powinien odrzucić chrzest dzieci. Prawda? No nie ma żadnej, jeśli tylko wiara, no to logicznym rozwinięciem jest, że przecież dzieci, małe dzieci, a szczególnie w wieku, prawda, roku czy dwóch, nie mogą mieć takiej wiary luterańskiej, no bo nie mają tej świadomości, o której on mówi. Ale on to przyjmował, ponieważ był w wielu aspektach, no, zawierał kompromisy, tak możemy powiedzieć, między tym, co tkwiło w tym radykalizmie jego podejścia, a pewną rzeczywistością historyczną. No, ale on to robił, a jego zwolennicy już nie. Stąd jest ruch anabaptystów na przykład, prawda? I stąd pierwsze próby rzeczywiście takiego, no, stwierdzenia, że czy takiego pójścia za Lutrem jeszcze dalej, czegoś, co można by nazwać taką lewicą luterańską. No i ostatnia rzecz, bo padło pytanie o tego Filipa Heskiego. No to była wyjątkowo trudna sytuacja, ponieważ Filip Heski był jednym z głównych promotorów ruchu luterańskiego i tak naprawdę, no, można by powiedzieć, był głównym zapleczem politycznym i militarnym dla luteran, ale problem polegał na tym, że zakochał się w jednej z dam dworu, ale już miał żonę. A ta kobieta w tamtejszych czasach, pan, który się, no, zakochiwał w pani dworu, no to zwykle była jego kochanką wtedy, prawda? Ona nie chciała być kochanką, chciała być żoną. Zresztą jej matka, która też była na tym dworze, też domagała się, żeby on, Filip Heski, wziął ją za żonę.
no nie było rozwodów, prawda? Więc jak sobie z tym poradzić? No to wysłali list, ściśle mówiąc Filip Heski wysłał prośbę do zarówno Melanchthona, jak i do Lutra, no żeby oni jakoś rozsądzili tę sprawę. No i Luther rozsądził, stwierdził, że możemy uznać, że zasada bigami, czyli zasada wielożeństwa w zasadzie nie została zlikwidowana nigdzie wyraźnie i że jak najbardziej Filip może wziąć sobie tę drugą żonę, byle o tym nie informował nikogo. No i Filip, no właśnie, ale żona okazało się, że nie jest zwolenniczką tej interpretacji dokonanej przez Lutra. No i cała sprawa wyszła na jaw. I w pewnym momencie, no to Filip Heski, kiedy sprawa wyszła na jaw, odwołał się do Lutra, że przecież tutaj ma miarodajną analizę teologiczną przedstawioną przez Marcina Lutra i Filipa, tak, Melanchthona. I zgodnie z niej wynika, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, a oni, no trochę tak jak typowa polityka, początkowo się od tego odcinali, że to wszystko nieprawda, dopiero jak opublikowano listy, no to się przyznali, prawda? No głupia sprawa zostać złapanym na gorącym uczynku w przypadku takiej historii. Ale to raczej pokazuje, do jakiego stopnia mamy tutaj do czynienia, bo to w zasadzie należałoby teraz przejść do tego elementu politycznego, jeśli chodzi o sukces, bo ktoś się może zapytać, no ale jak to w zasadzie było możliwe, że ta osobliwa dosyć doktryna, no bo jeszcze do tego trzeba dorzucić twierdzenie Lutra, że to jego określenie tylko, prawda, czyli tylko wiara, tylko pismo, tylko łaska, tak? Skąd się to wzięło i dlaczego, no przecież tak, jak to powiedzieć, na pierwszy rzut oka każdy, kto ma wiedzę historyczną, rozumie, że kategoria tylko pismo jest kategorią zupełnie, no, w kategoriach logicznych absurdalną, tak? Znaczy, no, Pismo Święte w sensie Nowego Testamentu i Starego Testamentu nie spadło z nieba, tylko przyszło do nas przez tradycję, tak? Tradycja poprzedza i w sensie historycznym, i w sensie logicznym Pismo Święte. No więc jak ktoś mógł taką doktrynę przyjąć, prawda? Albo jak mógł przyjąć doktrynę tylko łaska, no bo to prowadziło oczywiście, i to wyszło w czasie starcia właśnie z Erasmem z Rotterdamu, prowadziło do takiego radykalnego determinizmu, czyli przekonania, że człowiek nie ma wolnej woli. Luther posłużył się nawet takim obrazem, że człowiek przypomina zwierzę pociągowe i jeśli to zwierzę raz dosiada Bóg, to idzie w dobrą stronę, a jak dosiada diabeł, to idzie w złą stronę. Ale samo to zwierzę w sobie nie ma żadnej woli i żadnej możliwości, żadnego możliwości, nie ma możliwości wyboru. No więc jak mówię, to można się zapytać, jak to możliwe, że tego typu dziwaczna, eufemistycznie mówiąc, doktryna spotkała się z takim uznaniem. Kluczem była polityka i to, że moim zdaniem Luther przez ten swój sposób myślenia i argumentowania dostarczył wielu przywódcom ówczesnych, czy to byli właśnie książęta, czy to byli, no to byli arcybiskupi, no w każdym razie ludzie, którzy mieli władzę, dał im bezbolesne pogodzenie się z własnym sumieniem przy okazji, kiedy mogli na masową skalę obrabować Kościół. Bo tak naprawdę myślę, że to był absolutny klucz do powodzenia całej tej operacji. Zresztą wszystkie badania pokazują, że w sensie poparcia społecznego, jeśli przez poparcie społeczne rozumiemy ogół ludności, to luteranizm był przyjmowany z ogromnymi oporami. On szedł zawsze od góry, a nie od dołu. Nam się często wydaje historycznie, że to było tak, że to ludzie sami z siebie przyjmowali, prawda, i tak dalej. Ale tak naprawdę, jeśli patrzymy w sensie historycznym, to najpierw luteranizm czy protestantyzm przyjmowały elity i dopiero później narzucały go ludziom, wymuszając na nich odejście od dawniejszych praktyk i obyczajów. No zresztą takim dobrym przykładem jest ta msza, od której żeśmy zaczęli rozmowę. Wyglądało to tak, że tak jak powiedziałem, w ramach tam pewnej takiej machinacji, no powiedzmy, która miała, bo na Sejmie w Wormacji cesarz Karol V wydał edykt nakazujący uwięzienie Lutra. Uznał, że głosi on nauki heretyckie i w związku z tym teoretycznie każda władza w Rzeszy była zobowiązana do jego wydania. No ale tak było na papierze, a w praktyce tak naprawdę władca Saksonii nie zamierzał nigdzie Lutra wydawać,
No ale żeby, że tak powiem, nie obnosić się z tą jego wolnością, no to prokurował takie pseudoporwanie i w ten sposób Luther na 2 lata trafił na zamek w Wartburgu, gdzie było to takie sfingowane porwanie, tak można powiedzieć. I w tym czasie, kiedy go nie było, to w miejscu, gdzie działał, czyli w Wittenberdze, no do głosu zaczęli dochodzić coraz więksi radykałowie, którzy przyjęli za dobrą monetę tę jego tezę, że człowiek się sam usprawiedliwia i sam ma wiarę, a wiara pochodzi tak naprawdę z tego, że to duch człowieka oświeca. No i pierwszą ofiarą tych radykałów właśnie stała się msza. Msza, no ponieważ wtedy pojawiło się po raz pierwszy twierdzenie, że msza to ma być uczta, że wprowadzamy języki narodowe, jeśli tak można powiedzieć, no jeden język narodowy, czyli niemiecki w tym przypadku, zamiast łaciny, i że usuwa się z mszy wszystkie elementy wskazujące na to, że dochodzi do przeistoczenia i usuwa się wszelkie elementy ofiarnicze. Ofertorium na przykład zniknęło z mszy, ale również kanon rzymski, czyli ta podstawowa z tego kanonu, zaczęto usuwać właśnie i te fragmenty ofiarnicze, zlikwidowano na przykład podniesienie i w ogóle zlikwidowano to dawną konsekrację. I tym kimś, kto to robił, był bliski współpracownik Lutra, czyli Karlstadt. No ale Luther, oczywiście powodowało coraz większy niepokój wśród ludzi, no bo nie wszyscy tak szybko, że tak powiem, byli dojrzali i bali się, że takie msze są nieważne, co jest zresztą naturalne, bo przecież pamiętajmy, że to jest sam początek dopiero ruchu, czyli wielu ludzi jeszcze miało te dawne sentymenty katolickie. No i ten niepokój narastał, dochodziło do sporów, do coraz większego tumultu, zamieszania. I wtedy Fryderyk Saski wysłał po Lutra i go sprowadził z powrotem, żeby on uspokoił sytuację. I wtedy Luter wrócił, przywrócił łacinę na pewien czas, przywrócił nawet niektóre modlitwy, ale w tych przywróconych łacińskich modlitwach zmienił tylko treść i powiedział, tak żeby usunąć właśnie te elementy ofiarne i te, które mówiły o transubstancjacji. No i powiedział, że on to robi ze względu na słabość ludu, bo ludzie jeszcze nie dojrzali. No to jest dokładnie to, o czym mówię. To nie jest tak, że ludzie, że nagle na masową skalę ludzie chcieli czy domagali się zmian. Te zmiany przychodziły z góry, od wąskich grup, które były przyciągnięte tą nową myślą i które w radykalny sposób narzucały ogółowi te nowe rozwiązania. A Luther, kiedy się pojawił, możemy powiedzieć, stał się człowiekiem kompromisu i zrozumiał, że zbyt szybko przeprowadzana rewolucja no, przyniesie skutki odwrotne od oczekiwanych, bo może doprowadzić do gwałtownego starcia, a gwałtowne starcie ma to do siebie, że wtedy te różnice zaczynają do ludzi docierać i rodzi się opór, prawda? No więc najważniejsze jest to, żeby tak wprowadzić zmiany, żeby ludzie ich nie dostrzegli. Krok po kroku, w sposób niewidoczny, powolny, był pod tym względem mistrzem. Panie Pawle, jak pan patrzy na Lutra, to bardziej pan w nim widzi osobę, której działania były podyktowane motywacją. Była chęć władzy, zdobywania pieniędzy, czy to był typowy ideolog? Nie, on na pewno, jeśli chodzi o pieniądze, to tutaj Lutrowi moim zdaniem nie można niczego zarzucić. Żył w gruncie rzeczy, oczywiście nie chcę powiedzieć, że był jakimś wielkim ascetą, ale też no, na pewno niechciwość nim powodowała, nie dążenie do bogactwa. Myślę, że gdybyśmy go chcieli tak scharakteryzować, to był człowiek przede wszystkim opętany ideą, prawda, tą, o której tutaj powiedziałem, i przekonany, że w jego osobie odradza się chrześcijaństwo, które tak naprawdę od wielu wieków, on tam zresztą co pismo to co innego twierdził, no bo raz było tak, że to chrześcijaństwo się zdegenerowało w VI wieku, a raz się w III zdegenerowało, ale ogólnie głosił taką tezę, którą zresztą mam wrażenie, że dzisiaj można również spotkać bardzo często, że jedyne prawdziwe chrześcijaństwo to było to absolutnie pierwotne chrześcijaństwo, to najwcześniejsze, tylko najpierwotniejsze to nie bardzo do końca wiadomo, gdzie tą granicę ustawić, czy ze śmiercią ostatniego apostoła, czy ze śmiercią ojców apostolskich, prawda, czy to był drugi wiek, a może trzeci wiek, a może czwarty wiek, a może piąty wiek, i w zależności od momentu danego Luther też zmieniał bardzo te swoje koncepcje, ale sądził,
I tak też uważali jego zwolennicy, że on jest co najmniej drugim świętym Pawłem, bo tak można było powiedzieć. I to było tym czymś, co tak naprawdę, jeśli szukamy tego, tej motywacji najważniejszej, to było tym czymś, co go napędzało, nakręcało niechciwość, no, władza, owszem, ale nie władza... Czyli to trochę chęć bycia gwiazdą. Nie, znaczy nie gwiazdą w takim sensie, żeby go ludzie widzieli, no raczej panowanie... Ale w sensie, panowanie... Żeby to też nie chodziło o podziw, taki, raczej chodziło o to, że on widział, no to powiedział inaczej, no widział w sobie, był takim prorokiem prawdziwym, tak? Znaczy prorok chce być gwiazdą, w pewnym sensie tak, bo żeby prorok był skuteczny, to ludzie muszą poznać jego proroctwo, ale z drugiej strony nie, bo to niechęć poznania sprawiała, czy niechęć tego bycia dostrzeżonym była najważniejsza, tylko to, żeby dotrzeć z tym swoim przesłaniem, ale jeśli już tak na to patrzymy, to myślę, że tym najważniejszym elementem, coraz wyraźniejszym w czasie życia było takie napędzenie nienawiścią do Rzymu. No, jeśli czegoś szukamy, jeśli gdzieś szukamy tego, co nim motywowało, co go pchało do działania, to przekonanie, że tym złem na świecie jest antychryst rzymski, trzeba robić wszystko, żeby tego antychrysta rzymskiego obalić. No to jest bardzo, że tak powiem, ważny motyw wszystkich działań Lutra w czasie całego jego życia późniejszego. Przypomnę Państwu możliwości zadawania pytań. Jeżeli się jakieś pojawi, to będzie można podnieść rękę. Dobrze, ja zaraz Państwu oddam głos. Przypomnę też, drodzy Państwo, bo widzę, że już się trochę komentarzy pojawiło, że również Państwo online, którzy nas oglądają, to zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania. Czy to nie jest przypadkiem tak, że Luter w pewnym momencie tak bardzo zapętlił się w swoim działaniu, że już nie wiedział, jak z niego wybrnąć i dlatego brnął w nie dalej? No, trzeba tutaj sięgnąć do, najlepiej do jego własnych wypowiedzi i jego z takich, on odbywał pod koniec życia tak zwane takie konferencje, na które zapraszał czasem przybyszów, swoich najbliższych uczniów, no i tam właśnie to było raczej w takiej formie takiej gawędy, o tak można było powiedzieć, no tam opowiadał o różnych rzeczach i w pewnym sensie może i tak jest, ale co to jest, jak Państwu powiedziałem, moim zdaniem tym pierwszym elementem, który sprawił, że on zerwał z Kościołem, jeśli tak można powiedzieć, to było to dążenie do przezwyciężenia jakiejkolwiek wątpliwości i całkowita pewność do własnego zbawienia. Otóż Lutra te momenty, czy te fazy, czy te fale niepewności wracały. To nie jest tak, że on raz na zawsze to przezwyciężył. Raz za razem, to wyraźnie wynika z tych jego pism i z jego wspomnień, tak muszę powiedzieć, no ciągle staczał te boje z tym głównym wrogiem, jakim była wątpliwość, niepewność. Więc jeśli tak na to patrzeć, to no to była taka, to nigdy mu się nie udało, no, były momenty, że mu się wydawało, że już to nad tym zapanował, ale były też momenty, kiedy miał takie poczucie, że tę pewność traci. Jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, no bo można sobie też zadać pytanie, czy on uważał, że w nim się też pojawiało, rzadko, ale dwa razy się w nim pojawiło takie, znaczy może się pojawiło więcej, ja mówię, że dwa razy jesteśmy w stanie to zidentyfikować, ponieważ mamy dowody w postaci pism. Takie przekonanie, że właściwie zaczął się zastanawiać, czy on dobrze zrobił, żeby wywołał ten bunt i tę rewolucję. Czyli takie przekonanie, że może jednak poszedł złą drogą, a nawet się zdobył na to, to jest bardzo, bardzo uderzające, czy szokujące świadectwo, kiedy on pisze i mówi, no to za czasów papizmu, no to jest oczywiście jego sposób myślenia, ale za czasów papizmu to ludzie byli znacznie bardziej pobożni niż teraz. No. Zdobył się na to wyznanie, oczywiście nie wyciągnął z tego żadnych wniosków, ale to jest w pewien sposób oczywiste, no bo jeśli jest tak, że wszystko, że wspólnota religijna służy wyłącznie pobudzaniu nas do pewności, do wzbudzaniu w nas pewności, jeśli znika wszystko inne, znika w ogóle też cała sakralność i cała tajemniczość religii, a pozostaje tylko ciągłe to przekonanie, no to właściwie ta religijność, jest oczywiście jakaś grupa ludzi, która tego potrzebuje, ale ogół zaczyna odstępować od religii, prawda? Zaczyna traktować ją jako, no ile człowiek w sobie może wzbudzać pewności, tak? Są pewne granice, poza tym ludzie są różni. Ogół ludzi zwykle potrzebuje pewnych zewnętrznych wyraźnych wskazań, jak się należy zachować, co trzeba robić, jakie są prawa, jak się trzeba dostosować, a jeśli to wszystko staje się czymś relatywnym i mało istotnym, a ma się liczyć tylko takie stany takiej nieustannego pobudzania się do wierzenia i
do tej pewności, no to kto potrafi, raczej ilu ludzi potrafi temu sprostać, tak? Nie jest to, jest to raczej kategoria bardzo wąskiej elity pięknoduchów, bo tak można by było powiedzieć. Porusza też Pan taki temat, że w życiu Lutra mogły pojawić się również jakieś problemy natury psychicznej, że pojawiła się depresja, możliwe, że były też jakieś inne, niekoniecznie może dobrze zdiagnozowane stany psychiczne, bo w tamtym okresie jednak trochę był inny rozwój i patrzenie na człowieka. Jaki to mogło mieć wpływ na niego? Tam się pojawia często, że ten był przeszyty bólem w tym swoim okresie życia, kiedy zaczynał dochodzić do... No, pojawia się nawet taki moment, kiedy miał prawdopodobnie spotkanie z szatanem. Zresztą zachęcam zobaczyć, co się stało, bo Pan Paweł to opisuje, możemy nie zdradzać, z pewnym malowidłem, czy pewną wersją fresku, chociaż to było na ścianie z tuszu, prawda, która się pojawiła. Tylko wszystko wskazuje na to, że to jest nieprawdziwa opowieść, ale rzeczywiście w późniejszej takiej mitologicznej twórczości Lutera, no, tam występuje tam ślad po kałamarzu rzuconym rzekomo w walce między tam Lutrem a diabłem, no to są oczywiście... Ale wróćmy do tej depresji. Ale depresja, inaczej, jakbyśmy tego nie nazwali, momenty totalnego zwątpienia, bo to tak można by było raczej określić, to jest zawsze pytanie, czy to jest kategoria, którą byśmy opisywali psychologicznie czy psychicznie, prawda, że człowiek traci i że to jest taki stan psychiczny niepewności, zagubienia, braku wiaru sensu, czy też raczej jest to pewna postawa, powiedziałbym, teologiczna w tym przypadku, czyli to, o czym powiedziałem, że on od samego początku gwałtownie domagał się, bo to jest właśnie takie słowo. Luther z Panem Bogiem, to nie tak, że on tam słuchał, on domaga się. I to jest właśnie, to jest ta istota. On chce mieć pewność. To jest zresztą bardzo ważny element, jak się patrzy nawet na język Lutra, na przykład, kiedy kategoria pokory praktycznie znika. Prawda? Warto zauważyć, jak Luther był jeszcze katolikiem i to pokora i cnota pokory jest jedną z najważniejszych, jaka pojawia się w tym, bo na szczęście dysponujemy tymi pismami, jeszcze przed jego wystąpieniem. Po wystąpieniu i po tym buncie znika pokora, a zamiast tego, o czym on pisze? On pisze o tym, że wiara to nie ma w sobie niczego pokornego, że to nie chodzi o posłuszne przyjęcie, nie. Wiara jest wiarą pyszną albo wiarą dumną. Wiarą, bardzo częste słowo, które się pojawia w jego myśleniu, opór, prawda? Troc, czyli sprzeciw, opór, zderzenie. Czyli to on jest, to mówię, to jest ta niczańska wola mocy, która jest, on jest jakby tutaj prekursorem i to jest bardzo silne. Czy możemy to uznać, że to jest forma właśnie taka psychologiczna, psychiczna, czy to jest raczej forma bardziej właśnie tutaj takich zmagań teologicznych czy duchowych? Moim zdaniem jednak duchowych, bo on to na pewno nie był człowiek nienormalny w tym sensie, że nie wiedział, jak się, że ta depresja go pogłębiła. Nie, no, on był bardzo aktywny, doskonale działał, nie miał takich momentów, że zamykał się, nie chciał się zkontaktować. Tracił po prostu wiarę? No to no, musiał, bo jak mówię, moim zdaniem w strukturze tego, jak on pojmował wiarę, było to, że ona nigdy nie mogła być wiarą pełną, ponieważ zakładała taką formę absolutnej pewności, że człowiek nie jest w stanie tego osiągnąć. No, nikt nie jest w stanie, poza może wybranymi przez Pana Boga jednostkami, mieć tak rozumianą wiarę, jakiej domagał się Luther, czyli absolutną wiarę, że człowiek jest w 100% pewien, że zostanie zbawiony. No, ilu z nas ma taką wiarę i może mieć taką wiarę? No, to jest właśnie nieludzkie, tak? W tym sensie mieć taką całkowitą pewność co do tego. Więc jak ktoś do tego dąży, to musi popadać nieustannie w stan pewnego zagrożenia. Czyli to nie była forma acedii, tylko właśnie wręcz przeciwnie, tej skrajności poprzez narzucenie sobie wysokiej poprzeczki, która była trudna do osiągnięcia. Tylko poprzeczka trudna do osiągnięcia, to by nas kierowało w stronę właśnie tego, że on dążył do jakiejś doskonałości. Trzeba sobie zrozumieć, Luther nie mógł dążyć do doskonałości, ponieważ on uważał, że nasza natura jest skrajnie zepsuta. Także tutaj to jest doskonałość zakłada, że są na przykład jest jakaś droga, dyscyplina, są mistrzowie duchowi, człowiek się porusza po tej drodze, prawda, dąży do czegoś, czasem mu idzie gorzej, czasem lepiej, stara się, no tak
to jest zawarte w kategorii dążenie do doskonałości albo w kategorii poprzeczki. A w jego przypadku, raczej jeśli już czymś mówimy, to o pewnym skoku. Ten skok się dokonuje i to już po prostu jest raz, na zawsze się zdobywa, bierze się w ręce i to się ma. No oczywiście pojawia się inne pytanie, które ja tutaj też zadaję, no bo można, gdyby popatrzeć na to nie z takiej perspektywy tylko historyczno-psychologicznej, tylko z takiej perspektywy religijno-teologicznej, no to pojawia się przecież pytanie dla katolików istotne, czy nie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem czegoś, co byśmy nazwali opętaniem, prawda? No, że człowieka, który jest do tego stopnia zadufany w sobie, że chce mieć taką wiarę, żeby być pewny własnego zbawienia. Tym bardziej, że pojawia się często informacja, że Luther częściej konwersował z szatanem. Właściwie nie wiem, czy się pojawia kiedyś jakaś sytuacja, że z Bogiem rozmawiał, ale z szatanem miał często takie rozmowy. Z Bogiem właśnie to jest bardzo ciekawe, to podejście do Boga. Na przykład Luther wiele razy pisał, że majestat Boga go przeraża. No przeraża go, bo tak jak Państwu mówię na początku, Bóg, o którym on mówił, ten Bóg majestatu, to jest ten Bóg, że tak powiem, samowoli, Bóg, ten Deus Absconditus, czyli ten Bóg, do którego nie można w żaden sposób dotrzeć, bo on jest, jakby to powiedzieć, czystą, radykalną nieskończonością, tajemnicą, która może robić rzeczy całkowicie dowolne. No, posługując się taką kategorią późniejszego już myśliciela, ale pod tym względem bardzo podobnego, Lwa Szestowa, to jest Bóg, który może stwarzać rzeczy byłe, czynić niebyłymi, stwarzać okrągłe, kwadratowe koła i tak dalej, i tak dalej. Czyli Bóg poza sprzecznością, do którego my nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Ten Bóg go przerażał, ten Bóg go odpychał, prawda? Więc on całą swoją wagę, czy całe swoje zaangażowanie religijne kierował ku Chrystusowi. To jest ten Deus, prawda, Revelatus, czyli Bóg objawiony, taki jakim on go sobie wyobrażał na sposób ludzki z Pisma. Oczywiście w sensie logicznym ktoś powie, no dobrze, ale to skąd ja wiem, że ten Bóg objawiony w Piśmie Świętym jest tym prawdziwym Bogiem? I tutaj oczywiście dochodzimy do tej sprzeczności, która tkwi w samym rozumowaniu Lutra, czyli od tego podziału radykalnego między tym Bogiem, do którego człowiek dociera rozumem naturalnym, a tym Bogiem, który jest mu dany przez objawienie. Bo jeśli Luther wprowadził przepaść między jednym a drugim Bogiem, to znaczy między Bogiem znanym z objawienia i Bogiem, do którego teoretycznie mógłby dotrzeć rozum, ale nie może, bo jest właśnie zepsuty i tak dalej, no to ta wiara jest na czym zaczepiona? Na akcie woli, prawda? Na tym, że ja chcę wierzyć. No ale akt woli bez poznania i bez rozumu buja gdzieś tam w chmurach albo jest oparty tylko na pewnej arbitralnej decyzji. Ja wiem, że się już widzę, że pojawiły pytania. Jeżeli mogę, to poproszę o podniesienie ręki. Tu dwie osoby są. W związku z tym ja podejdę do Państwa z mikrofonem. Przypomnę, że widzę, że tutaj też kilka się pojawiło komentarzy. Jeżeli ktoś z Państwa online chce zadać pytanie, to również do tego zachęcamy. Bardzo proszę, pierwszą osobę. Dzień dobry, nazywam się Beata Strawa. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj uczestniczyć w tym spotkaniu. Książki jeszcze nie czytałam, zrobię to niebawem i pewnie posłużę się wtedy taką komparatystyką, ale teraz pójdę na łatwiznę i zapytam Pana, jakie są podobieństwa w interpretacji osoby Lutra i jego nauki w tej książce, w podobieństwa do filmu Grzegorza Brauna. To jest pierwsze pytanie. Jeszcze szybciutko jeszcze zapytam, bo spotkałam się ostatnio ze zdumieniem zresztą dużym z wypowiedzią pana Pawła Bobolewicza bodajże z Radia Wnet na temat pana wystąpienia też w Radiu Wnet i powiedziałabym, że była to właśnie taka luterańska krytyka ad hominem albo ad personam, jakbyśmy powiedzieli. I chciałabym się dowiedzieć, jak pan w ogóle skomentowałby tę krytykę. I jeszcze jedno ostatnie bardzo krótkie pytanie. Luther był antypapistą. W religii katolickiej no, uznajemy hierarchię Kościoła, a pan bardzo często ostatnio wypowiada się krytycznie o papieżu Franciszku. No jak mamy to rozumieć w tym kontekście?
To ja może tylko powiem, bo pewnie niektórzy tak domyślam, że chodzi o wczorajszą rozmowę, która była w Radiu Wnet. To wprawdzie nie było związane z lutrem, tylko bardziej z wojną na Ukrainie. Tak, więc ja, pewnie jak ktoś z Państwa, żeby zrozumiał, to dobrze jest też obejrzeć tamtą rozmowę, która rzeczywiście dużo osób, które nawet do nas pisały, czy będzie można zadać pytanie na ten temat. Ja akurat rozmawiałem chwilę z panem Pawłem. Także panie Pawle, jak możemy poprosić, to pan wybierze sam sobie kolejność, którą pan tutaj chce odpowiedzieć, bo pojawiły się trzy pytania. Jak mam do państwa prośbę, na początku zadajmy po jednym, a potem spróbujemy jeszcze wrócić do tych osób, bo mamy też ograniczony czas po prostu na nasze spotkanie. To znaczy, ja najpierw odpowiem w takim razie na dwa pytania, nazwijmy to religijne, a potem polityczne, ponieważ one nie bardzo do siebie pasują w takiej kolejności innej. Więc pierwsze pytanie a propos filmu Grzegorza Brauna. Myślę, że jest wiele podobieństw, jeśli chodzi o to, o nazwijmy to krytyczne podejście do postaci Lutra. Ja akurat uważam, że w paru miejscach Grzegorz Braun poszedł trochę jakby... I przyjął najbardziej niekorzystną dla Lutra interpretację, o tak bym powiedział. No to podałem Państwu przykład tego wstąpienia do klasztoru, prawda? Nie mamy wystarczających dowodów, które by jednoznacznie przesądzały to, że on tam kogoś zabił w pojedynku i że to była forma ucieczki. Podobnie, jeśli chodzi o tak zwaną śmierć Lutra, czyli ten ostatni moment. Duża część polemistów katolickich później, czyli w wieku XVI-XVII, mówiła, że Luter tak naprawdę popadł w rozpacz, że był kompletnie zniechęcony, że ta jego śmierć miała charakter taki właśnie niemal dramatyczny. No, trochę w tę stronę zmierza film Grzegorza Brauna. No, dostępne nam świadectwa wskazują raczej na to, że on, jakby to powiedzieć, dochował niestety z katolickiego punktu widzenia wierności sobie. To znaczy, że był tak konsekwentny do końca, że tam żadnych wielkich dramatów nie było. No, jeśli oczywiście można uznać, że śmierć nie jest czymś dramatycznym. Był po prostu, zresztą ta jego, ten okres końcowy, to też okres wyjątkowego wzmożenia tego hejterstwa. On zresztą w tym ostatnim okresie nie tylko się wyżywał, czy nie tylko walczył tam z papieżem i z papistami, i z katolikami, których od wszelkiej czci i wiary tam odsądzał, ale też się zradykalizował, jeśli chodzi o Żydów. To był ten ostatni okres, 2-3 lata. No i tak jak wzywał biskupów, żeby niszczyli klasztory, rozprawiali się z duchowieństwem i tak dalej, tak również te najbardziej, jakby to powiedzieć, żydożercze fragmenty jego pism pochodzą właśnie z tego ostatniego okresu, 2 lat przed śmiercią, kiedy on wzywał do palenia synagog, niszczenia Talmudu, wypędzania i tak dalej. No nie jest przypadkiem, że rzeczywiście po dojściu Hitlera do władzy akurat te pisma Lutra zostały wydane wtedy w związku z tym, prawda? Więc ta wola mocy szalona, germańska, oszalała, to niestety u niego się też pojawiało i to jest, myślę, element wspólny w tym, co ja piszę w książce i to, co Grzegorz Braun pokazywał w filmie. Teraz jeśli chodzi o papieża Franciszka, to, że się krytykuje działania papieża albo jego niektóre słowa czy niektóre wypowiedzi, to nie jest niczym nadzwyczajnym. No przepraszam, jak Państwo czytali Boską Komedię, to tam mam może 5 papieży jest w piekle, prawda? Dantego. No to znaczy, ja akurat papieża Franciszka w piekle nie umieszczam, nie idę tak daleko jak Dante. Więc... W którym miejscu? A nie, to zostawiam Panu Bogu. Ja nie skromne swoje miejsce znam. Chodzi tylko o to, że trzeba bardzo wyraźnie rozróżnić między krytyką danych wypowiedzi, gestów, czy słów, a odrzuceniem papiestwa jako takiego. Przecież problem z Lutrem nie na tym polegał, że on krytykował, to wtedy akurat był najpierw był Leon X, który szczerze mówiąc było za co krytykować Leona X, prawda, człowiek z rodu Medyceuszy, tak naprawdę bardziej oddany sprawom świeckim niż często duchownym. Juliusz II, który go poprzedzał, był znany z tego, że głównie na koniu jeździł i w bitwach uczestniczył, a nie zajmował się, prawda, sprawami religijnymi. Aleksander VI Borgia też niewiele wcześniej, no też niespecjalnie zasłynął, jeśli chodzi o jego walory, nazwijmy to moralne, raczej w czymś innym się wyżywał. No,
To znaczy każdy z nich był przecież papieżem i każdy z nich w swoim czasie również spotykał się często z krytyką za swoje postępowanie czy za swoje działania. I to jest moim zdaniem, znaczy to sam fakt krytyki w związku nie jest niczym niekatolickim. Jeśli byśmy prześledzili, jak historycy Kościoła do tego podchodzili, to akurat nawet najbardziej tak jak Ludwik von Pastor, autor tam kilku, zależy jak liczyć, no ale powiedzmy co najmniej kilkunastu, a może i kilkudziesięciu tomów historii papiestwa od czasów wypędzenia do Awinionów, bardzo ostry sposób opisuje sposób działania kurii rzymskiej, papieży i tak dalej. Więc, ale odróżnić trzeba tę krytykę od odrzucenia teologicznego papiestwa od tego, co zrobił Luter. To jest moim zdaniem zasadnicza różnica. Ja krytykując papieża Franciszka, zresztą nie tylko papieża Franciszka, bo przecież wiele innych działań poprzedników jego papieży, szczególnie po Soborze Watykańskim II, nigdy nie odrzucam papiestwa jako takiego, prawda? Nie neguję faktu istoty papiestwa, nie neguję też tego, że papiestwo jest faktem, tylko że nie neguję, tylko przyjmuję, jest instytucją chcianą przez Boga i założoną przez Chrystusa. Tak? Jest pan rzymskim katolikiem. W tym sensie jestem oczywiście rzymskim katolikiem. To jest ta podstawowa różnica. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jak daleko powinna w danym momencie taka krytyka iść, jak sobie można daleko pozwolić. No, to jest kwestia już bardzo zależna od tego, czy ktoś pod... No, powiem tak, czy pewne wypowiedzi, czy pewne gesty jednych bardziej poruszają, innych mniej poruszają. Trudno tutaj znaleźć jakąś prostą miarę, prawda? Ja reaguję, staram się, powiem Państwu tak, no pierwszy raz, kiedy tak naprawdę na przykład ta moim zdaniem kompletnie dziwaczna polityka proimigracyjna, którą papież Franciszek zaczął ogłaszać, prawda? Również sprawy dotyczące funkcjonowania Kościoła. Zniesienie, według niego zniesienie, moim zdaniem papież nie może tego zrobić, ale to jest moje zdanie, tak zwane zniesienie kary śmierci. No nie może być tak, że papież prywatnie znosi coś, co jest częścią nauki Kościoła. To zresztą akurat nie jest tylko moje zdanie, tylko zdanie wszystkich uznanych teologów, że są pewne granice władzy papieskiej. Tymi granicami jest to, co nam przekazała tradycja, dogmaty. No nie może być tak, że na przykład następny papież ogłosi, że nie było niepokalanego poczęcia. Prawda? No nie może. Albo ogłosić jakiejś innej nauki sprzecznej z tym, co zostało mu przekazane. I tylko w tych granicach i w tych aspekcie, jeśli papież robi czy dokonuje gesty i czyny, które mogą się wydawać, albo ja jestem do tego przekonany, sprzeczne z przekazaną nam tradycją, to tylko w tym aspekcie wydaje mi się, że mamy prawo się do tego odnieść i to też no, w sposób umiarkowany, no bo szczerze mówiąc można, gdyby się ktoś uparł, znacznie ostrzejszego języka używać, prawda? Nie mówię takiego jak Luther, ale na pewno ostrzejszego. A rzecz ostatnia w takim razie, czyli kwestia polityki. Taka najnowsza, wczorajsza. No tak, tylko że to jest trochę, to jest w ogóle inna kategoria dyskusji, prawda, bo to nie rozmawiamy teraz o wojnie na Ukrainie i Rosji na Ukrainie, ale ja powiem najkrócej. Tylko tyle, zarówno w tej dyskusji, jak i w każdej innej staram się robić to, o czym mówiłem. Nie posługuję się argumentami ad personam, nie mówię za kogo kogoś tam uważam, nie mówię, że coś powiada sąd, nie wiem, głupie, absurdalne i tak dalej, bo to jest taka pyskówka, tak? No ja nie lubię uczestniczyć w tego, znaczy raczej jak już trzeba, to oczywiście też mogę, ale proszę Państwa, co to za przyjemność jest naprawdę, no. Raczej moim zdaniem debata, a szczególnie dyskusja dotycząca ważnych spraw, a taką sprawą jest na pewno przebieg wojny na Ukrainie, powinna nam pozwolić, no po to rozmawiamy, żeby coś zrozumieć, prawda? Zrozumieć. Pytanie brzmi, jak ta wojna się może zakończyć, bo od tego się tak naprawdę zaczęło. No, jeśli są tacy ludzie, którzy uważają, że ona się zakończy tym, że wojska ukraińskie zdobędą Moskwę, no to chwała Bogu, ja przecież nie mogę komuś takiemu powiedzieć, powiedzieć, co o tym tak myślę, jego myślę, ale w porządku, no ma do tego prawo, żyjemy w świecie wolnym, niech sobie tak uważa. Ja tak nie wierzę, ja w to nie wierzę, co więcej, wydaje mi się, że jeśli mówimy poważnie o sprawach politycznych, tak jak i o wszystkich innych, to musimy się posługiwać pewną miarą. Tą miarą jest na przykład siła poszczególnego państwa, sytuacja geopolityczna, jaka panuje. Nie możemy się kierować naszymi własnymi odczuciami albo przekonaniem, że coś byśmy chcieli albo coś nam się wydaje, tylko no, obserwujemy świat i tak oceniamy, czy emocjami. Z faktu, że uważamy, że Ukraina została niesprawiedliwie napadnięta przez Rosję, a tak uważam, nie wynika, że prawda, Putin jutro umrze na chorobę serca. No, znaczy, po prostu tak świat nie działa. Świat
świat tak nie jest urządzony. Świat nie może podlegać... Chyba, że jakaś agentura w tym będzie maczała palce. No tak, ale na razie ta agentura już jest, 20 razy słyszałem o śmierci Putina, a za każdym razem na co innego umierał. A wygląda na to, że żyje, prawda? A przepraszam, prezydent Zełenski już 3 miesiące temu powiedział, że już go nie ma, więc on cały czas jakoś jest. Nie, no, nie chcę tego doprowadzać do absurdu. Mówię tylko o tym, że w takiej dyskusji, szczególnie w Polsce, powinniśmy być w stanie rozmawiać za pomocą argumentów, a nie obrażania kogoś, czy przypisywania mu złych intencji. Niestety, nie wszyscy to potrafią. Poproszę o podniesienie ręki. Pan tutaj był. Dobrze, myślę, że to będą pewnie ostatnie 3 pytania. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Piotr Marusza. Panie redaktorze, krótkie pytanie. Nawiążę do wypowiedzi prowadzącego, które rozumiem było pewnego rodzaju prowokacją na samym początku. Bo i czy zgodzi się pan z takim poglądem, że nauka Lutra, właściwie jego poglądy, nazwijmy to poglądami, jakby nasz Kościół katolicki jest właściwie toczony pewnego rodzaju chorobą, która z tego wynikła. Proszę spojrzeć, ofiara mszy świętej, która w tej chwili jest na pamiątkę, czyli krótko mówiąc pewna symbolika. 10 przykazań, czyli krótko mówiąc w tym momencie mrugnięcie oka zeszłego roku ojca Franciszka, krótko mówiąc taki pewien relatywizm. Teraz jakby praktycznie trochę pewna parabola, pewne samoobalenie Franciszka poprzez prowadzenie mechanizmu kolegializacji. W zasadzie Franciszek występuje jako antypapista w tym momencie. Tak na dobrą sprawę. Czy zgodzi się pan z tak radykalnym podejściem do tego tematu, że poglądy Lutra są kluczem do zrozumienia tego, co się stało z Kościołem katolickim od 1968 roku? Znaczy, w dużym, to ja to mówiłem o tej protestantyzacji Kościoła i mówiłem o tym, że przyjęcie tego rozumienia usprawiedliwienia, takiego jak je głosił Luter, w konsekwencji musi prowadzić do odrzucenia hierarchicznej struktury Kościoła. To jest jak 2 plus 2 równa się 4. Więc rzeczywiście jest tak, że jeśli papież Franciszek powiedział, a ja to zacytowałem na początku, że Marcin Luter miał rację, jeśli chodzi o usprawiedliwienie, no to trudno się dziwić, że on tak postępuje, jak postępuje, prawda? Bo przyjmuje tę luterańską koncepcję wiary i ten sposób działania. No a jak to się stało, że w kościele ten sposób myślenia, pan mówi 68, ja uważam, że tą cezurą był rok 62, czyli moment zwołania Soboru Watykańskiego II i uważam, że te elementy najbardziej, jeśli szukamy, paradoks polega na tym, że ten Luter z XVI wieku bardzo wiele rzeczy i tez, które są dzisiaj głoszone w Kościele katolickim, odrzucił jako zbyt liberalne, bo na przykład Luter był radykalnym, bym powiedział, jak to użyć takiego określenia, no uważał, że istnieją, bardzo mocno to podkreślał, tylko dwie płcie, tak? Myślę, że Luter wielu biskupów niemieckich by po prostu wyrzucił, uważając, że są totalnymi heretykami, katolickich biskupów niestety, albo amerykańskich, bo takie rzeczy też głoszą, ale sposób myślenia oczywiście sprawił, czyli to przekonanie, że nie istnieje, że prawo na przykład zewnętrzne, czy prawo naturalne nie mówi nam niczego na temat Boga, ponieważ ono jest wewnętrznie skażone i człowiek jest skażony, to w konsekwencji powoduje ten rozwój w katolicyzmie, z którym ten wirus choroby, który paraliżuje Kościół, tak? No tak można by było powiedzieć. Ale więc ja się z tą tezą zgadzam. Papież Franciszek, zresztą to też zabawne, parę lat temu, właśnie w 2017 roku takie pismo Die Zeit niemieckie zrobiło taką okładkę i tam było właśnie, to był portret Lutra, ale twarz miał Franciszka. No taka zabawa graficzna, powiedzmy, ale bardzo celna, no naszym moim zdaniem. Tylko to jest, trzeba pamiętać, to jest ten Luter liberalny. Bo ten prawdziwy Luter historyczny, to wielu tych współczesnych hierarchów po prostu wygnał, a nie by tam tolerował. Natomiast ten luteranizm, bo to też jest o tym, żeśmy nie mówili, no jest różnica duża między samym sobie Lutrem,
między luteranami, czyli jego następcami, bo oni dużą część tego radykalizmu luterańskiego odrzucili. To nie jest tak, prawda, że oni wszyscy przyjęli ten jego radykalny sposób myślenia, bo moim zdaniem, gdyby przyjąć taki radykalny sposób myślenia prezentowany przez pierwszego Lutra, to żadna wspólnota by się nie ustała, prawda, no bo ludzie by nic innego nie robili, tylko zastanawiali się, czy mają tą radykalną pewność. I trzecia rzecz, liberalizm, luteranizm liberalny, który pojawia się pod koniec wieku XVIII, najpewniej jest wyrażony w takiej książce Emanuela Kanta o religii w granicach samego rozumu, która jest swego rodzaju, można powiedzieć, takim przekonaniem, że wiara chrześcijańska jest tożsama z takim humanizmem, o tak można powiedzieć, tak, takim humanitaryzmem. I to jest dokładnie coś, co w katolicyzmie w XIX wieku było nazywane modernizmem. Czyli ten liberalny luteranizm, obecny w wspólnotach protestanckich od końca XVIII wieku, przeniknął do kościoła katolickiego w wieku XIX pod nazwą modernizmu i w tym sensie możemy powiedzieć, że mamy tutaj bardzo bliską łączność między tymi różnymi ruchami, a jeśli prawdziwa jest teza, myślę, że jest, że z kolei lata 60., 50., XX wieku to jest okres tego, co Jacques Maritain nazywał neomodernizmem, no to mamy do czynienia z pewnego rodzaju ciągłością historyczną od buntu Lutra aż do dużej części współczesnego kościoła katolickiego, która te tezy przejęła. Zapraszamy do zadania następnego pytania. Andrzej Hajzik, witam serdecznie pana redaktora. Mam takie pytanie, znaczy w zasadzie chciałem przypomnieć tę część wypowiedzi pana, gdzie pan opisywał sposób wprowadzania przez Lutra tych swoich, powiedziałbym, tez, że działał on odgórnie poprzez bądź władców świeckich, bądź wręcz też władców duchowych. Jak pan to systematycznie tak opisywał, jak to się działo przy pewnym niedowiarstwie, czy wręcz trochę może rezerwie ludu oddolnego, to przepraszam bardzo, tak ja bym słyszał opinię sytuacji obecnej. Czy ja dobrze to odbieram, że to jest taka dokładnie sposób w tej chwili rozmontowywania kościoła od góry po prostu? No, myślę, że pan to, oczywiście każda analogia ma pewne zalety, bo pokazuje pewną ciągłość i jedność. Ma zawsze wadę, no bo nie ma dokładnie takich samych momentów historycznych. Ale jeśli przyjrzymy się sposobowi wprowadzenia protestantyzmu w tej części Rzeszy Niemieckiej, no nawet jeśli popatrzymy na to, co Polaków pewnie najbardziej interesuje, czyli pierwszym sekularyzowanym państwem protestanckim było państwo krzyżackie, prawda? Gdzie wielki mistrz, to zresztą też ciekawe, jeszcze w 1521 roku pielgrzymował do Świętej Lipki, a później, kiedy, prawda, został już tym niewielkim mistrzem, tylko został Hohenzollernem księciem, no to zrzucił te szaty duchowne, tych swoi najbliżsi jego współpracownicy również nagle okazało się, że są tymi świeckimi władcami, a lud, prosty lud, jeszcze bardzo długo te przesądy, w cudzysłowie, katolickie zachował. Dopiero odgórnie mu je narzucano. Dokładnie taki sam mechanizm można zaobserwować w Anglii Henryka VIII. Zresztą co do Anglii Henryka VIII różnica jest też taka, że sam król tak naprawdę bardzo długo był, w sensie religijnym, był katolikiem. Schizma, która miała miejsce, to był akt supremacji, który Henryk VIII ogłosił, była raczej schizmą niż herezją. To znaczy on ogłosił, prawda, że jest jedynym władcą, jest głową kościoła, co oczywiście wiązało się z tym problemem Anny Boleyn, tych następnych jego żon, które zresztą marnie kończyły w rezultacie. Ale tak naprawdę, kiedy doradcy Henryka w niektórych, a byli to, bo to znowu jest polityka, no, ponieważ Henryk skłócił się z papieżem, a rzecz dotyczyła unieważnienia jego małżeństwa, no to szukał jakichś zwolenników, a gdzie ich znajdował? No wśród właśnie luteran, czy wśród protestantów, którzy naturalnie widzieli w nim z kolei sprzymierzeńca w walce z papieżem. Na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No, mechanizm polityczny znany doskonale, prawda, wszędzie. I w związku z tym w otoczeniu samego Henryka pojawiło się stosunkowo wielu radykałów luterańskich, czy szerzej, bo tam byli też i kalwini, i był Bucer, no ale powiedzmy protestanckich. Ale on sam jeszcze
pozostał w tym sensie katolikiem, tylko katolikiem, który dokonał aktu schizmatyckiego, czyli ogłosił Kościół Narodowy i siebie tą głową Kościoła katolickiego. Jego syn Edward przez kilka lat, tak naprawdę wtedy doszło pierwszy raz do takiej próby wprowadzenia tych nowych tendencji odgórnych protestanckich i wtedy też doszło do była tak zwana pielgrzymka wiernych, było kilka takich przejawów masowego oporu i sprzeciwu ludzi wobec tego narzucanego im nowego rytu czy nowego sposobu działania, tak? Później nastąpił krótki, 10-letni okres odrodzenia katolicyzmu z czasów królowej Marii i dopiero później Elżbieta I wprowadziła ten już pełnoskalowy, się można powiedzieć, protestantyzm anglikański, zresztą z różnymi tam niedociągnięciami, ale mówię o tym tylko, żeby pokazać, że we wszystkich tych zmianach główny opór stawiali ludzie. A żeby ten opór przełamywać, władza odwoływała się nie do po prostu nagiej siły, no bo to jest zawsze niebezpieczne, kiedy dochodzi do takiego starcia, tylko starała się tak zredefiniować zmiany, żeby te zmiany były maksymalnie niewyraźne, żeby pod pozorem zmiany można było ludziom powiedzieć, o tak naprawdę się nic nie zmieniło, bo jeśli ludzie myślą, że się nic nie zmieniło, to potencjał oporu słabnie, tak? No na tym to polega i w związku z tym, jeśli tego oporu nie ma, to można dokonać tych zmian krok po kroku, aż człowiek się już nie jest w stanie zorientować, że znajduje się w całkiem innej sytuacji niż tej, w której się znajdował. To jest bardzo dobrze opisane w takiej książce o działalności Thomasa Cranmera, czyli tego jednego z głównych, prawda, ideologów reformacji angielskiej, a o Lutrze Państwu mówiłem, prawda, wrócił przerażony tym, co tutaj jego co bardziej radykalni zwolennicy wyczyniają. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, zaczął przywracać te dawne obyczaje, oczywiście nie całkowicie, bo usunął właśnie tam fragmenty te ofiarnicze, ale była łacina, było podniesienie, no, ktoś, krótko mówiąc, ktoś, kto chciał uważać, że się nic nie zmieniło, znajdował wystarczająco dużo powodów, żeby tak uważać, a ponieważ natura ludzka ma to do siebie, że człowiek zawsze szuka takiego kompromisu i ludzi takich idących na zwarcie i całkowicie odrzucających jest niewielu, no to ogół się wtedy dostosowuje, prawda, jeśli znajduje wystarczający powód do tego, żeby uznać, że zmiany nie ma. No, tak działa świat. Zapraszamy do kolejnego pytania. Agnieszka Potocka, dzień dobry. Właściwie już częściowo usłyszałam odpowiedź, bo jakby widzimy, jak dzisiejszy protestantyzm wygląda. Też widzimy, jak nasz Kościół katolicki przejmuje pewne wzory protestanckie, ale tak się zastanawiam, jak Lutra widzimy jako takiego człowieka z misją, to czy on sobie mógł wyobrażać, jak świat przyjmie to, co on będzie co ogłosił, tak naprawdę jak on mógł sobie wyobrażać to, jaki będzie miał wpływ i czy byłby dumny dzisiaj, patrząc na protestantów, a to tak podchwytliwie może, jak sami protestanci dzisiaj patrzą na Lutra, też mnie to ciekawi, czy kogo w nim widzą, bo jeżeli już papież nawet chwali Lutra, to myślę, że to już zaczyna być bardzo tricky, także jestem bardzo ciekawa, co pan uważa. Znaczy, musimy przede wszystkim pamiętać, że mówiąc protestanci, my mamy w tyle głowy, że trochę tak jak katolicy, to jest oczywiście w przypadku katolików, co by nie powiedzieć na razie o naszym Kościele, no wciąż wiąże nas jedno wyznanie wiary, jeden papież, jedna struktura religijna i tak dalej, przynajmniej no, co do zasady, niezależnie od tego, do czego ma prowadzić, czy prowadzi synod do synodalności. W każdym razie mamy do czynienia z pewnego rodzaju uchwytną istotą religijną, tak, wspólnotą religijną. W przypadku protestantów tych odłamów jest nieskończenie wiele, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście ktoś powie, że to nie ma co tak dzielić, ponieważ tam różnice są naprawdę bardzo niewielkie i tak naprawdę czasem to są takie drobiazgi polegają na tym, że po prostu jeden tam jakiś pastor ogłasza, że właśnie doznał oświecenia, a ktoś uznaje, inny nie uznaje, no więc tych poważniejszych odłamów jest oczywiście mniej niż kilkanaście tysięcy, jest ich kilka. I teraz pani pyta, jak oni patrzą na Lutra i na to, co się zmieniło. No, pewnego rodzaju, możemy powiedzieć tak, są wspólnoty całkowicie już zliberalizowane, które praktycznie, gdzie chrześcijaństwo jest tylko jakąś taką otoczką albo trochę takim folklorem, cepelią, tak możemy powiedzieć, że się tam wraca
czasem to występuje i w najbardziej radykalnej formie no to jest na przykład kościół episkopalny. To są amerykańscy Anglikanie. Albo większość kościołów tak zwanych państwowych w Europie Zachodniej, jak luterański kościół w Norwegii, w Szwecji, w Niemczech, no to są właśnie dokładnie takie kościoły, czyli całkowicie już zlaicyzowane, sekularyzowane, wyłącznie służą jako forma trochę takich takich organizacji humanitarno-humanistycznych. Element religijny występuje tam wyłącznie gdzieś na marginesie, nie liczy się. Słynna teza, prawda, jednego z takiego teologa luterańskiego, Bonhoeffera, prawda, że trzeba żyć w świecie tak, jakby Bóg nie istniał. No, w pewien sposób, czyli Bóg rozumiany jako realnie działający podmiot w świecie znika kompletnie. Świat jest tylko światem czysto ludzkim, doczesnym, tymczasowym i w takim świecie jedynie możemy żyć, a jedyna forma religijności no to jest forma etyki, powiedzmy, czyli zaangażowania etycznego. Ale istnieją też, no to oczywiście, ale istnieją też wśród tych wśród protestantów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, całkiem spore grupy, które pod wielu względami przypominają tradycyjnych katolików. Oczywiście nie co się tyczy dogmatów i nie co się tyczy liturgii, bo to rzeczywiście pod tym względem oni tam są charyzmatyczni, tam co wyskakuje, co jakiś ktoś tam, no zupełnie inny typ wrażliwości i emocjonalności, ale przynajmniej co się tyczy kwestii etycznych i kwestii, no nazwijmy to dogmatycznych, ale na takim najwyższym poziomie rozumianym, że w ogóle na przykład chrześcijaństwo jest religią prawdziwą, to na tym poziomie ci ewangelikanie albo te różne odłamy ewangelikalne, bo to mogą być i baptyści, i metodyści, i część prezbiterian, tak naprawdę zachowali znaczącą część tego dziedzictwa chrześcijańskiego, tak bym powiedział. I dla nich, teraz tak, jak oni się do Marcina, wszystkie te, jakby powiedzieć, wszystkie te konfesje, no widzą w lutrze, albo no nie tylko w lutrze, bo część widzi też w Kalwinie, prawda, widzą no, kogoś w rodzaju takiego ojca założyciela, przy czym nie to, jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że jego pisma i jego wskazania są czymś wiążącym. To jest raczej element pewnego symbolu czy odniesienia się. No, tak bym do tego powiedział, nic dziwnego zresztą, bo jak mówię, no, gdyby Luther znalazł się nagle dzisiaj w zborze albo w Nowym Jorku pojechał i tam trafił na nabożeństwo episkopalne, gdzie tam, nie wiem, jakieś trzech transwestytów by ganiało, prawda, i opowiadało, że wszyscy są jednością i z tęczowymi flagami i tak dalej, no to myślę, że byłby bardzo zdziwiony i bardzo zniechęcony ostatecznymi efektami swojego buntu, tak można było powiedzieć. Panie Pawle, jakbyśmy, chociaż troszeczkę Pan już o tym tutaj powiedział, o jakby dziedzictwie Lutra, ale jakbyśmy mogli powiedzieć i popatrzeć na dzisiejszą, na temat owoców, tych pozytywnych, które się pojawiły, jeżeli są takie, albo w ogóle na temat owocu, chociaż owoc to już jest czymś takim, co powstaje, a tutaj ciężko mówić na zasadzie owocu z punktu widzenia biblijnego. Ale jeżeli mielibyśmy się zastanowić nad takimi działaniami, które są związane z tym, co zostało nam po Marcinie Lutrze, co dzisiaj widzimy, a również w kontekście zdania, które Pan zamieszcza w swojej książce, o pewnej ekumenicznej zmowie milczenia, która trochę powoduje, że zapominamy o wielu tych sprawach, które Marcin Luther robił w swoim życiu, które pisał, które mówił, jak przyczynił się do śmierci, teraz nie pamiętam dokładnie, tam było dziesiątek tysięcy chłopów, prawda? On twierdził, że się nie przyczynił. No, ale działania, które miały miejsce, zachęcały ludzi do buntu. W swojej książce pan przytacza również fragment, którzy na przykład studenci rozbijali ołtarze, zostawiali listy z groźbami przy drzwiach, co dosyć nam się kojarzy z niedawnym okresem, powiedzmy sprzed 2 lat, prawdopodobnie może trochę wcześniej. No ale tutaj jakby dalej też pan opisuje sytuację, kiedy na przykład jeżeli chyba to chodziło o franciszkanów, o ile dobrze pamiętam, wrócą do dalszego odprawiania nabożeństw, to oni przyjdą tam z prostytutkami, wykąpią ołtarz w Ługu i dokonają profanacji. Te sprawy szokują nawet do dziś.
No, szokują, no, czy, oczywiście wraz z wystąpieniem Lutra pojawiła się gigantyczna fala tego czegoś, co się nazywa ikonoklazmem, czyli no, walką właśnie z obrazami świętymi, no, ale to jest logiczne, prawda, jak się odrzuca, czy inaczej. A to nie jest tylko odrzucenie. Luter twierdził, że skoro papiestwo jest dziejem antychrysta, hierarchia kościelna i sakramenty są czymś fałszywym, no to trochę tak jak współcześni rewolucjoniści, no trzeba przywrócić zafałszowaną świadomość ludziom, dać im wolność. A jak ludzie są tak tępi, że jej nie chcą przyjąć, to trzeba ich wymusić na nich. No, tak po prostu jest. I pod tym względem ten mechanizm działania był rzeczywiście, jest bardzo typowy również w późniejszych rewolucjach, no bo rewolucjonista to jest ten, który jest oświecony i przecież on nie działa po to, żeby człowiekowi zrobić krzywdę, tylko on wie lepiej, jak jest dla człowieka dobrze. A że człowiek tego nie wie, no to jest jego problem i rewolucjonista mu w tym pomaga, a w ostateczności, jeśli pomoc nie skutkuje, to posługuje się metodami radykalnymi i w tym sensie Luther to zapoczątkował, tylko tak jak mówię, on się bardzo szybko zorientował i stąd jest ta jego taka dwuznaczność, że tak powiem, że to idzie za daleko, że traci nad tym kontrolę. No bo teza na przykład, która mówi o tym, że nie ma żadnego autorytetu, który by objaśniał Pismo Święte, a każdy sam dla siebie to, on to nawet powiedział, każdy sam dla siebie to objaśnia, co powodowała. Natychmiast się pojawiali ludzie, którzy mówili, dlaczego twoja interpretacja, bracie Marcinie, jest lepsza niż moja. Dlaczego, prawda? Wiadomo, że Pismo Święte samo w sobie zawiera bardzo wiele niejasnych fragmentów. Potrzebna jest interpretacja, potrzebny jest komentarz kogoś, kto nam to wyjaśni. Ty wyjaśniasz nam, no tak, a ja akurat miałem właśnie objawienie tam no, takie, które mówi, że jest zupełnie inaczej. No to kto ma o tym zadecydować, tak? No, no i to oczywiście ten sposób myślenia mógł tylko rozpętać coraz większe namiętności, coraz większą wrogość. Na przykład Luther ogłosił, że skoro, i to ogłosił w tych swoich pismach z 1520 roku, że stan kościelny, czyli stan kapłański, zakonny, biskupi, hierarchia kościelna, że to jest wszystko razem kompletny fałsz, fikcja i należy się tego pozbyć, bo to tylko pęta człowieka. I wezwał do działania władców świeckich, żeby się duchowieństwa pozbyli. No ale ludzie pomyśleli, albo wielu jego zwolenników pomyślało, zaraz, a dlaczego mamy się tylko pozbywać duchowieństwa, a my się pozbądźmy też również nie, szlachty, arystokracji, władzy, no równość to równość, prawda? I w związku z tym tak pojawiły się kolejne ruchy radykalne, które coraz bardziej wyciągały coraz dalej idące wnioski z tego sposobu rozumowania. No i on tutaj, to jest ta wojna, która wybuchła, tak zwana wojna chłopska i zwolennicy, Ci, którzy ją wywołali, powoływali się na pisma Lutra. Przecież tu jest napisane, każdy chrześcijanin jest wolny. Każdy chrześcijanin sam decyduje. Każdy chrześcijanin sam mówi o tym, kto będzie nad nim panował. Każdy chrześcijanin sam wykłada pismo. To dlaczego my się mamy słuchać kogoś? No, logiczne, prawda? No i wtedy, i przecież sam, bo to jeszcze był bratem, potem już nie był, to po 1523 roku, znaczy jeszcze był, bo w 1525 roku zawarł małżeństwo właśnie z Boleyn i wtedy no przestał, znaczy przestał być mnichem już tak ostatecznie. No ale zanim tak mówią, dlaczego my mamy się ciebie słuchać, skoro my uważamy inaczej, a każdy z nas sam może jest oświecony przez ducha, gdzie ten duch jest, duch wieje, gdzie chce, prawda? No to jak nie ma hierarchii, nie ma kościoła i nie ma władzy legalnej, no to sobie każdy sam to może wyznaczać. I to powodowało, że coraz większy bunt i doprowadziło do wojny domowej, której ofiarą padło, różnie się to oblicza, około 100 tysięcy tych ludzi, co jak na tamte czasy, pamiętajmy przecież zupełnie inna gęstość zaludnienia i ludzi, było gigantyczną katastrofą. I wtedy zresztą Luther, który na początku pisał takie właśnie bardzo buńczuczne pisma, odezwy i tak dalej, napisał jedną ze swoich najbardziej no, wstydliwych, jeśli tak można powiedzieć, pism o bandach chłopskich, to się tak nazywało, gdzie wzywał w sposób no, nawet dzisiaj radykalny, do całkowitego wytępienia wszystkich buntowników, do ich wieszania, wycinania, mordowania. Tak, wściekłymi psami. Co więcej, mówił, że każdy, kto
więcej ich zabije, tym ma większą zasługę w niebie. Wprawdzie kategoria zasługi w niebie zniknęła, ale w tym przypadku się, że tak powiem, tylnymi drzwiami pojawiła. Więc no tak to wyglądało. On był tak w pewien sposób takim, wywołał ruch rewolucyjny, a później sam się cofnął przed konsekwencjami tego ruchu, widząc do czego to prowadzi, ale cofnął się do, tylko w tym aspekcie no, budowy na nowo już nowej struktury religijnej, prawda, czyli tej wspólnoty luterańskiej, ale tych wielu innych jego uczniów podążyło tą drogą radykalizmu. Tak? To zresztą też było widoczne, jak Państwu mówiłem, to oczywiście nie da się wszystkiego powiedzieć w czasie takiego spotkania. Wielu ludzi się może być zaskoczonych, że to wszystko jest takie często niespójne. No, na przykład wspomniałem o tym chrzcie. To samo jest z Eucharystią, bo tak naprawdę logika myślenia powinna być taka, że skoro jest tylko wiara, a wierzę tak jak chcę, no to również Eucharystia ma znaczenie wyłącznie symboliczne, jest wyłącznie znakiem, prawda, przypominającym wydarzenie z przeszłości. Ale u Lutra tak nie jest, znaczy u Lutra tak nie jest, u Lutra też tak nie było. U niego jest jakaś dziwna formuła, że nie ma transubstancjacji, nie ma przeistoczenia, tylko jest jakby to powiedzieć współistnienie, to znaczy, że chleb pozostaje chlebem, wino pozostaje winem, ale Chrystus się pojawia. Dziwne, ale taką, zresztą za to był bardzo mocno krytykowany przez Zwinglego, przez Kalwina i przez tą część, prawda, i innych protestantów, którzy mówili, że to jest kompletnie się kupy nie trzyma, bo albo coś jest symbolem, albo coś jest rzeczywistością. A u niego to był jakiś kompromis dziwny, że niby nie następuje zmiana, a obok tego, prawda, pojawia się realny Chrystus. No ale on mówił, że tak chce, tak ma być i pod tym względem nie ustąpię. No i to jest to właśnie zwycięstwo woli. Tak chce i już. Na samym początku pana książki pojawia się fragment, gdzie kardynał Kasper mówi: dla katolików Luter przez lata był wzorcowym heretykiem, który jest winny podziału zachodniego kościoła wraz ze wszystkimi tego złymi skutkami. Te czasy ostatecznie już minęły. Katolicy badacze XX wieku dokonali znaczącego zwrotu rozumienia Lutra. Docenili jego prawdziwe religijne postulaty i zdobyli się na bardziej sprawiedliwą ocenę oddziaływania jego na podział kościoła, a pod znakiem ekumenizmu otworzyli się na wiele jego dokonań i szczególnie pieśni. Dla wielu Luter stał się wspólnym ojcem Kościoła. Jak ktoś z Państwa chce przeczytać polemikę pana Pawła, to zachęcamy do zakupienia książki, bo ona pokazuje właściwie, nie chcę powiedzieć, ale właściwie tak powinienem powiedzieć, pokazuje może trochę inne oblicze niż kardynał prezentuje w tym swoim zdaniu. A jakie namiastkę tego Państwo mieli okazję posłuchać na naszym spotkaniu, a my zachęcamy do tego, żebyście Państwo sięgnęli i poszli o krok dalej, żeby poznać historię Marcina Lutra oraz jego wpływ i dziedzictwo, które wokół nas jest. Drodzy Państwo, pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, autor książki Luter, czarna strona rewolucji. Serdecznie dziękuję, panie Pawle, za to dzisiejszy wieczór. Dziękuję Państwu za to, że byliście, drodzy Państwo, z nami podczas tego wieczoru. Ja proszę sekundeczkę, jeszcze tylko dosłownie dwa zdania powiem. Pragnę podziękować wydawnictwu Fronda za objęcie patronatem medialnym tego wydarzenia, tygodnikowi Do Rzeczy. Serdecznie dziękuję również telewizji EWTN za transmisję. Państwu tutaj, którzy jesteście, zachęcam do tego. Książki są też do kupienia tutaj u nas. Także kto z Państwa będzie miał okazję i kto jest z nami, to ma okazję również uścisnąć rękę pana Pawła. A drodzy Państwo, jeśli ktoś nie dotarł do nas albo chce posłuchać trochę, może poproszę sekundeczkę Państwa jeszcze o ciszę, jeśli mogę, dobrze? Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę przyjść do nas po raz kolejny na spotkanie z panem Pawłem, ale to nie będzie spotkanie tylko z panem Pawłem, bo będzie również pan redaktor Rafał Ziemkiewicz u nas 12 czerwca o 18:30. To będzie spotkanie
skierowane do osób, które są związane z Tygodnikiem do Rzeczy, ponieważ jest to materiał, który jest prezentowany dla subskrybentów. Oczywiście zachęcamy, by być takim subskrybentem, ale drodzy Państwo, to Wy, którzy tutaj przyjdziecie do nas, do Agere Contra, będziecie mieli okazję porozmawiać z panami redaktorami i troszkę skomentować, troszkę dowiedzieć się więcej na temat tego, o czym będą rozmawiali, a będą to sprawy pewnie trochę dotykające również spraw religijnych, no ale bardziej tego, czego doświadczamy w obecnym czasie wokół nas. Pan Paweł, jeszcze zdanie. Nie, ja tylko powiem, że wtedy chyba o Marcinie Lutrze nie będziemy rozmawiali. Serdecznie zapraszamy 12 czerwca. Zapisy przez stronę agerecontra.pl / wydarzenia. Jeszcze raz dziękuję, poproszę o brawa dla naszego gościa.